Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z ponownie recenzją Sarah Gilmas. Mamy tutaj dwór skrzydeł i zguby jazy DOS, ponieważ mamy swoje dwa egzemplarze. Znaczników, jak widzicie, jest sporo. I co? I kontynuujemy naszą przygodę z omawianiem sobie Sarah Gilmas w tej naszej konwencji readowej, czyli tak naprawdę pogadankowej. Ale zanim to, jeszcze szybkie przypomnienie, korzystając z tego, że terminy nas gonią. Słuchajcie, przypominamy Wam o naszym kodzie, który działa cały czas na Molom sklep, w którym możecie sobie kupić m.in. takie gadżety jak tą koszulkę, jak kubeczki, które ostatnio widzieliście na story, zakładki, skarpetki, torby, puzzle i milion innych rzeczy, które oczywiście w ofercie moją się znajdują, więc wpadajcie. Do 5 grudnia tylko trwa nasz kod, 10% na hasło bestsellerki, a do tego do jutra trwa Black Friday, więc też warto się tam wokół tego zakręcić. Przypominamy, żebyście nie zapomnieli. I co? I lecimy z tym koksem, jak już odwaliłyśmy robotę potrzebną, to teraz idziemy do tego, na co się pisałyśmy same. Zgadza się, czyli no tom numer 3, już jesteśmy bardzo blisko celu, ja się dzisiaj pochwalę, czytałam Dwór Srebrnych Płomieni i zostało mi chyba 200 stron do końca pierwszej części. Więc jest całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o timing, wszystko będzie wkrótce. Dobrze. Bez jakichś tam zbędnych zmęczyłam się przedłużeń opowiemy Wam krótko dla tych osób, które jakoś tak może zapomniały, jak się kończy tom numer 2 i czym zaczynamy tu. No i jedziemy już konkretnie po znacznikach, tak jak to było w przypadku tych dwóch poprzednich filmów. Jeżeli nie pamiętacie, jak się kończy Dwór Mgieł i Furii, no to tutaj oto jestem, żeby Wam przypomnieć. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że nasza sympatyczna ekipa z Dworu Nocy udaje się na Hybernię, żeby usunąć ten kocioł, czyli źródło zła wszelakiego. No i to jest zadanie naszej kochanej Feyry, która ma w dwóch rękach dwie części Księgi Tchnień i według instrukcji Amreny nie powinna ze sobą łączyć. Jak się domyślacie, Feyra łączy mimo Feyra wszystko. Feyra jest typowym człowiekiem, nie czyta instrukcji obsługi po prostu. Przeczytałaś kiedyś jakąś całą instrukcję obsługi jakiegokolwiek sprzętu, tak całą, dechy do dechy? No nie. Więc dziękuję. Albo jak regulamin na stronie, jak akceptujesz, wiesz, cookies. Słuchajcie, no w każdym razie Feyra łączy te części tej księgi i ostatecznie cały plan no nie wypala, przybywa do sali tam król Hyberni, to nie był zbyt spryty plan. Jeszcze nasi sympatyczni koledzy Tamlin i Lucien, którzy okazuje się spiskują z królem właśnie owej Hyberni. No i cała sytuacja jest bardzo dramatyczna, bo poza tym, że zagrożono Feyrze i Rysandowi zerwaniem ich więzi godowej, a tak naprawdę zerwana zostaje ta ich więź zawarta w pierwszym tomie pod górą, to na dodatek siostry Feyre zostają przemienione w Fey. Plus Cassian dostaje w pierwszy. I Azriel też. I Azriel też, ale Cassian poważnie, bo dostaje po skrzydłach. Jak wiemy, jedyna duma Ilerów to skrzydła. Tak, więc sytuacja jest bardzo dramatyczna. Ostatecznie Feyra po umówieniu się z Rysandem odgrywa taką scenkę rodzajową z rodzaju Tamlinie, Tamlinie, mój drogi. O Boże, on mnie omamił całe te miesiące. Byłam pod jego czarem. Nie kocham cię. Boże, on mnie przytrzymywał. Tamlinie, pozwól mi wrócić do siebie. I tam miał takie... Okay. No i Tamlin pozwala jej wrócić do siebie, jest zachwycony, że o, w końcu moja Feyra wraca. Ostatecznie okazuje się, że Feyra po prostu jest szpiegiem, bo wszystko jakby to, co przeczytaliśmy w Dworze Mgieł i Furii, no jakby nie jest wcale wynikiem jakiejś mamideł Rysanda, tylko miało miejsce naprawdę. Tak. Więc szpieguje Dwór Wiosny od zewnątrz. Ryszard uczynił ją księżną Dworu Nocy, czyli dał jej to, czego nie chciał jej dać tam. Dokładnie tak. No i zaczynamy całą tę historię od momentu, w którym Feyra jest właśnie na Dworze Nocy, przepraszam, wiosny, a tak naprawdę zaczynamy krótką wstawką z Rysanda, haha, bo mamy pierwszy rozdział z jego punktu widzenia, który jest w sumie takim prologiem, można powiedzieć, taką wspominką z tej wojny poprzedniej, którą toczył właśnie tam, ileś tam lat temu. Masz piękne paznokcie, chciałabym powiedzieć. Nie widziałam ich. No bo ostatnio robiłam. Błyszczą się jak i jaja i sanda. Okej! No pokaż widzom. Mam takie holo. Dwa są też! Tamlin i Rysand. Wychodzi ze mnie dzieciak. Jak rozmawiam o Sarze Gilmas, to wychodzi ze mnie bachoły. Słuchajcie, mój pierwszy znacznik jest na stronie 17. Na trzeciej stronie poczekaj. 18. Siesz. Dobrze. I słuchajcie, to jest, mam tu podkreślony fragment. Porwałam szybko kolejny pędzel, umoczyłam go w pierwszej lepszej plamie farby i opuściłam niewidzialne mroczne sidła postawione wokół pracowni, które miały mnie ostrzec o wszelkich gościach.
I co znaczy ten akapit? No, long story short, to, że znowu mamy do czynienia z rozciągliwą gumą magią w świecie Sergimas. Czyli okazuje się, że Feyre ma o wiele większe umiejętności magiczne, niż nam się na początku wydawało. I potrafi otoczyć jakąś przestrzeń jakimś takim instynktem magicznym, takim szybkim jakby systemem ostrzegania, który daje jej znać, że ktoś tam idzie korytarzem. To jest w ogóle niesamowite, bo ja tutaj widzę jakby taki pseudociąg przyczynowo-skutkowy, który wynika z tej mocy wiatru, którą ona posiada od któregoś z książąt, prawda? Wcześniej tak było, że tam jak była jakaś tam sytuacja i tutaj też później w fabule wychodzi na to, że ona się otacza tym jako taką tarczą. Okazuje się, że ja myślałam, że to jest tylko jej jakiś taki pomysł, no nie? Że umiem korzystać z wiatru, to co jakby ten wiatr tak uformować, żeby on mnie chronił? I mówię, naciągane, ale kinda wierzę, a potem się okazuje, że wszyscy bohaterowie wiedzą co zrobić. Tak, no o tej umiejętności w sumie nie było chyba mowy wcześniej, przynajmniej nie przypominam sobie. No także, strona 18, co tam jest? Nie mam pojęcia tak naprawdę, ale chyba domyślam się o co mi chodziło, mianowicie o to, że bytność Feyre na Dworze Wiosny jest dla mnie jak kamień u szyi. Okej. Bo mam wrażenie, że przez całe te, no ile, gdzie się pojawia Ryszardo? No tak mniej więcej na setnej stronie, no tak 150 strona, bo tutaj już widzę, że jest akcja na lodzie w Dworze Zimy. Przez te całe 150 stron notorycznie jesteśmy raczeni akapitami z cyklu. No ale ja wiedziałam, co robię. To był mój sprytny plan. Byłam szpiegiem. Byłam wilkiem w tym, lisem w kurniku. No, mam bardzo dużo czasu, że z wilczycą. Jest w ogóle bardzo śmieszne. Bo Nesta w Dworze Srebrnych Płomieni też się nazywa notorycznie wilczycą. Albo że wilk ją pożarł, czy coś takiego. Takie rzeczy, także... Wilki, wanny... I takie... No, seksy. Okay, dobra, no... Domy moje. Tak, w każdym razie. To też było... I generalnie... Jakby sam koncept tego, że ona jest na tym dworze i udaje głupa właśnie, robiąc akcję z cyklu, no jakby tam linię kocham cię, ale no nie mogę być obok ciebie, bo jeszcze nie wydobrzałam po tym psychicznie, co zrobił ze mną Rysant, a co ci zrobił, nie pamiętam i tak dalej. Znaczy overall to jest fajne. To jest fajny koncept, to jest tak, coś takiego, że rzeczywiście, okej, no rzeczywiście fajnie i ten cytat z ostatniej strony tak naprawdę Akomafu, że wprowadził księżną Dworu Nocy na swój dwór wiosny i tak w ogóle, no to mam takie, okej, mighty. I rzeczywiście klepię ten pomysł, myślę sobie, że spoko. Ale do szału mnie doprowadza, jak Febra co 15 stron rzuca jakąś taką wcale niewybitną aluzją w swojej głowie, jakim to ona nie jest szpiegiem i wiesz, i asasynem, i mam takie dud. Zrozumiałam, że jesteś tam, żeby robić tam Linę i Luciena w jajo, no nie? I tak samo jak mnie strasznie wkurza to, że Masters pisze Luciena w ten sposób, że wiesz, jakby oni robią tam akcję, nie wiem, idą na bankiet, jedzą śniadanie i ona coś tam powie i za każdym razem jest napisane Lucien przyjrzał mi się zbadawczo. I mam takie, Jezus, Lucien nie robi nic innego, jak tylko siedzi i tak. I on, wiecie, on jest jak ten gif z Messengera. Sus. No legit, on jest jak ten jeden gracz w Among Us, który siedzi i mówi sus. I nie powie nic więcej, on tylko chodzi i tak patrzy na nią takie... Tak, to tak. Jezus, jakby ja czaję, że Lucien podejrzewa, że coś tu jest nie tak z tą Febrą, tak? Że on ma więcej oleju w głowie niż tamin. Ale no nie muszę tym dostawać w ręce trzy strony. Tak, i tak, to bardzo często tak jest, z różnymi rzeczami, że poza takimi repetycjami wewnątrz jednego akapitu, tam coś w stylu, to było coś, co zapomniałam wam wspomnieć w tym poprzednim filmie, że tam była ta wspominka o tej Złotej Królowej, tej, co wylądowała na tej latarni, kaputnie. W każdym razie było, że no, to ta królowa, Złota Królowa, odważna królowa, coś tam. I ta królowa się powtarzała w jednym akapicie jakieś 40 razy i to było strasznie irytujące. No to poza tym mamy jeszcze takie powtórki właśnie myśli, żebyśmy o nich czasem nie zapomnieli. To bardzo często jakby, powtarzane wiecie, są takie aluzje. Wiecie, tu jest 30 strona, metalowe oko Luciena obróciło się ze zgrzytem w moją stronę i zawsze to jest to metalowe, mechaniczne tak, oko. Tak, ale w gruncie rzeczy my tak ostatecznie w sumie nie wiemy, co ono dokładnie robi. Jest mowa o tym później trochę. Że on wyczuwa magiksy. Tak, że wykrywa magię jakąś. Jakby, tak. Że dostrzega więcej dzięki temu oku, cholera. Tak, ale w gruncie rzeczy, no to come on, tam wszystko działa na magię, nie? To jest jak prąd. Tak, oni mają nawet magiczne światło przecież, więc... No. To nie jest taka do końca useful skill, wydaje mi się. Dobrze, u mnie jest strona 50 dopiero. Ja tu mam jakieś pierdoły tak naprawdę. Mam tutaj zaznaczony cytat z Juriana, kiedy mówią, że pieprzyła się ze sądem, się zanim zdecydować porzucić się swojego umiłowanego. Ten motyw wraca, bo tutaj generalnie bardzo często jako pocisk używa się dziwki albo pieprzenia. Zgadza się. Więc tak, tutaj mam taką ciekawostkę, może ty ją rozwijasz, może ty pamiętasz, a propos tego, że ona tutaj mówi o zdolności niweczenia kląt odziedziczonej od Heliona Czarniszcza, księcia Dworu Dnia. I ja w pewnym momencie miałam takie, moment, to pada tutaj pierwszy raz chyba widzę
hasło Czajo niszczy. Wiesz co, nie, wydaje mi się, że zraz w drugim razie raz było. Okej, okay, bo było. Właśnie zapisałam to i zaznaczyłam, bo mówię, czy to jest taki fuck up cyklu, skąd ona o tym wie w ogóle? Nie, było coś tam wspomniane okay. o nim w poprzednim tomie, ale to dosłownie tak na chwilę, moment. Aha, okej. Okay, ale okay. było, bo to pamiętam. Dobrze, dalej mam tylko śmieszki, więc możesz kontynuować z 50. Na 50 stronie jest rozmowa Feyre z Alice, czyli tą służącą na dworze wiosny. Mm-hmm. I to jest całkiem fajny dialog, ja bym chciała, no nie będę tego czytała tutaj całego, w każdym razie cała ta scena opiewa wokół tego, że Alice była świadkinią tych wszystkich wydarzeń, kiedy to Mor zabierała właśnie Feyre w poprzednim tomie z dworu wiosny. No i właśnie tutaj mówi, że nigdy mu o tym nie powiedziałam, nikomu nie powiedziałam, pozwoliłam im myśleć, że cię porwano, ale ty do niej przylgnęłaś, w sensie do niej, w domyśle do Mor. Ona była gotowa nas wszystkich wyrżnąć za to, co się stało. No i oczywiście tutaj Feyre trochę gra durnia cały czas, nie wiem czemu coś takiego zakładasz i tak dalej, i tak dalej. No i ona tutaj troszkę daje jej takie winki, w sensie w stronę Alice, że no jakby Alice dobrze kombinuje, ale z drugiej strony no nie rozkłada tak kart jednoznacznie. No i później Alice oczywiście daje znać, że ona w sumie wynosi się z dworu wiosny, więc to zasadniczo chyba koniec tej postaci w całym tym cyklu. Bo ona później się tam nie pojawia. Tak. Tam gdzieś po drodze, jak będzie ta scena ataku na Adriatę, ona... Tak, to ona ma taką myśl, że mam nadzieję, że Alice nie ma w mieście i tam ich braci, synów tak. czy tam kuzynów, jakichś tam jej pociotków, których ona tam chciała tak, tak. ratować. No ale w gruncie nie? rzeczy jakby story arc tej postaci jest chyba już zakończony tak na amen. Szkoda, bo to był taki nice wing. W sensie, wiesz, to była ta postać taka friendly neighborhood, tak. wiesz, postać, która gdzieś tam tego, no wiesz, lesbiones, ona była potrzebna tylko po to, żeby pokazać, że wiesz co, może się dostać pod głowę w 3 godziny, jak pójdziesz tym korytarzem. No tak, no ale z drugiej strony, no w sumie cały ten wątek Alice był całkiem... Sympatyczny. Całkiem sympatyczny. Tak samo jak ta postać, no, nie? Dalej mam zaznaczoną tę scenę w trakcie świąt, kiedy to Ajanta miała zrobić uga-buga i między jej rękoma miał wpaść światło Simsy, słońca. Jak Simsy w średniowieczu. A ostatecznie Feyre robi ten dynks ze świecaniem się i wiecie, i wszyscy mają takie, o kurczę. Nie, i Feyre wyzwolicielka Perfianu i takie tam. I to też jest kinda fajna scena, bo ona tak w sumie przychodzi trochę niespodziewanie. Mm-hmm. Natomiast to, co jest moim ulubionym zabiegiem w chyba prozie, poza dramatyzmem i powtarzaniem Sary J. Maas, tutaj robimy taki, wiecie, rys psychologiczny pisarki, to jest opisywanie scen, w sensie opisywanie sytuacji, które miały miejsce wcześniej, ale w trakcie, kiedy dzieją się konsekwencje tych poczynień bohaterów. Dokładnie, no i tutaj mamy akapit. Tak. Nikt nie sprawdził, ani nie zauważył, że kamień Ajanty został przesunięty 5 stóp w prawo. Wszyscy byli zbyt zajęci moim przybyciem, aby dostrzec widmowy wiatr popychający znacznik po trawie, bo ona tam, gdzie Ajanta miała ten kamień, żeby stanęła w odpowiednim miejscu, jak rozłoży te ręce, to światło tak jakby między jej rękoma, prawda, przepływało tak. i tak dalej. Ustawka generalnie. W srebrnych płomieniach ten zabieg jest używany notorycznie i ja notorycznie nie wiem, o co chodzi. Wiesz, co to jest? To jest motyw z cyklu, jak oglądasz filmy. To jest w filmach częsty zabieg, tak. no nie? Kiedy dzieje się coś, żeby zszokować widzów i potem scenariuszowo jest to rozegrane tak, że w momencie, kiedy coś się dzieje, no to masz przebłysk z tego, co bohaterowie zabili wcześniej, na przykład jak było w Mission Impossible, no nie? Ale wiesz, co mi się w ogóle to przypomina? Często Bardugo tego używała w Szóstce Wrądyż. Prawda. No. I zastanawiam się, czy gdybym teraz nie czytała Szóstki Wrąd, to nie miałabym takiego Dobrze, dalej mam coś na 84 stronie. Mm. Ej, to jest rozmowa z Jurianem chyba przy... ognisku, czy coś tam. I to jest chyba pierwszy taki wink, w którym Jurian daje Feyre znać, że on tak wcale nie jednoznacznie jest po stronie Hyberni, nie? No bo do tej pory wszyscy myśleli, że on spiskuje razem z królem Hyberni tam całą tą jego ekipą, a tutaj on daje znać, że w sumie no nie do końca tak jest. I dosyć jasno z Feyre rozmawia, ona oczywiście cały czas utrzymuje tą swoją rolę i się mu nie sprzedaje w razie czego, ale i tutaj Jurian mówi coś takiego właśnie dosyć ciekawego, na co mało kto w gruncie rzeczy w tej książce wpadł poza nim. No. I z tego względu, zobaczcie, że ostatnio Lucien dostał jakby medal za nową obelgę, to Jurian może dostać medal za IQ, bo jest jedyną okay. postacią, która na to wpadła. I to jest kinda... To jest dosyć ciekawe. Mhm. I mówi do Feyre tak. Wszyscy tak mówią, kiedy udają, że jest sadystycznym mordercą, w sensie o Rysandzie. Zapominasz, że znałem go w czasie wojny, zapominasz, że za... O, jeszcze repetycję ma, złapaliśmy. Że zaryzykował życie całego legionu swoich żołnierzy, by uratować Miriam z twierdzy naszych wrogów. W ten właśnie sposób wpadł w ręce Amaranty. Rys wiedział, że to pułapka na księcia drakona, dobra srata, ta. Poświęcił wszystkich swoich żołnierzy, wszyscy zostali schwytani, byli później torturowani, bla, bla, bla. A mimo to każdy będzie utrzymywał, że Rysant to bezduszny okrutnik. Mężczyzna, którego ja znałem, był najlepszy z nich wszystkich. Lepszy od tego kutasa księcia. Tego się nie zatraca, nieważne ile minęło stulecie.
Aphrodite, Arys był zbyt sprytny, żeby jego obecną czarną reputację uznać za cokolwiek innego niż rozmyślne i wyrachowane działanie. Coś tam. Później następuje taka scena, kiedy dowiadujemy się, kto konkretnie w tej poprzedniej wojnie walczył, no bo był już tym księciem swojego własnego dworu. No i tam jest Rysand, jest Helion, jest Beron, czyli stary Lucena i ktoś tam jeszcze. I Żodyn i Tamlin! No i Tamlin, Żodyn! I Żodyn tego nie pamięta. W sensie, to jest jakby bardzo ważna uwaga, tak? Tak. Ale i przecież, hej, Tamlin zna Rysanda od takiego. I nie wiem, że starzy się mordowali jeden z drugim, bo oni zostali książętami w tym samym momencie. Tak, tego samego dnia. I do mnie nigdy nie wpadł. To jest trochę dziwne, że Rysand nagle gra takiego, prawda, tutaj, wiecie, no, taką wiesz, taki czarny charakter. Życia, no nie, że jeszcze oni spędzili te 49 lat pod górą wszyscy na kupie, no nie? I fakt faktem, Rysand był w innym pokoju niż oni i z innymi ludźmi, ale no wiesz, no jak znasz kogoś, to masz takie, no widzisz, co ten człowiek robi, no nie? I nikt na to nie wpadł. Żaden się nie skapnął, ale podziwiam, no tak, to medal za IQ rzeczywiście się... Znaczy, Jurian dostaje medal za IQ. Dobrze, dalej mam 104. 140. Dobrze, co tu jest takiego ciekawego? O, to jest bardzo lubię ten akapit. O, to jest fajna, potężna to będzie. Miałam wątpliwości, czy przyszłam na ten świat z umiejętnością przebaczania. Nie potrafiłam puścić w niepamięć krzywd wyrządzonych tym, których kochałam. O te wyrządzone mnie nie dbałam, a na pewno dużo mniej. Biorąc pod uwagę wszystkie te książki o Fejrze, które przeczytałam, to ja się nie zgadzam z tym, co ona tu mówi, ale okej. Okay. Jak to mówią, z zewnątrz widzą nas inaczej, niż my sami siebie widzimy. Słuchaj, na szczęście potem Fejra zobaczy samą siebie. Ta scena jest najgorsza na świecie. To ja mam gorsza. Dobra, 154 u mnie. Ja mam 140. Tutaj tak, mamy generalnie scenę... Czegoś się potrzebuję. Tak. Proszę. Dobrze. To nie jest film sponsorowany. Guys, Anna nie pije najgoli. Nie. Dobrze. Także tak, tutaj mam scenę, kiedy Febe ma dostać wpierdy, mianowicie jest to moment tuż przed przybyciem Rysanda. No i ona tutaj z Lucienem sobie zdupca przez ten wszystkich dworów, żeby dostać się do Dworu Nocy. Gonią ich ta dwójka tych, nie pamiętam. Z trzech, bo Eris i ci dwaj bracia, nie? Tak, ale wcześniej bo zatłukła te bliźnięta. Tak? A, tak, te piekielne bliźniaki z Hiberni. No i teraz gonią ich Eris i jeszcze tam dwóch braci, nie pamiętam, jakieś NPC nieistotne. Tak, bo oni nie mają imienia. W każdym razie, Febia została zatuta z gubą Fej, więc nie posiada swoich mocy, tak? To jest taki proszek, oni jej do jedzenia dosypali. Właściwie nawet dali jej jabłko, to jest to samo, czym rosło. Dostał Rysand. Tak. Więc nie ma swojego skilla i się skapuje, no tak w momencie, kiedy zabija tamtą dwójkę, z Lucienem ma takie, no to noga, no nie? No i oni ją spieprzają w ogóle. I to jest piękne, guys, to jest przestrzał jednego akapitu. Były następca tronu. Przysięgłabym, że w moich palcach poczułam widmowe szpony. Nie ma mocy. Jeszcze dzień czy dwa i może zdołałabym rozojać nimi gardło. Ale nie miałam czasu, by na to czekać, miałam tylko chwilę obecną, musiałam wykorzystać je najlepiej, jak mogłam. Wstawaj, nakazał mi chłodnym i znudzonym tonem Eris. Wtedy ją poczułam, budzącą się we mnie jakby sztuchniętą patykiem. Tak jakby przebywanie tutaj na tych ziemiach w otoczeniu synów księcia tego dworu w jakiś sposób ją przebudziło, wzmocniło na tyle, by pokonała truciznę, bo odparowała z mojego potężnego ciała. Wiecie, jak się nazywa? DEM. EDM, tylko DEM. Guys, basically w jednym akapicie jest napisane dzień czy dwa, a potem nie. Ja cieszę się, że magia jest na tyle inteligentna, że wie, kiedy się sztuje apatykiem i ma takie. Okej. Okay. Dobrze, ale cała ta sekwencja kończy się bardzo satysfakcjonującą sceną przybycia Cassiana i Azriela. Powiem tak, to jest epickie. To jest styl epic. Tak jak było wcześniej styl Funny Doe, tak tutaj jest styl epickie. Tak. Ja się zgadzam. Chociaż rozwaliło mnie jedno w tym momencie, kiedy jest tutaj motyw Elaine i Luciana, tak? No bo wiem, że oni są swoimi towarzyszami i Lucianowi generalnie trochę ciasno z tą informacją, że to jest siostra Feby i że ona go nie chce i w ogóle. Bardzo mnie rozwala to, kiedy jest tutaj właśnie rozmowa z Febą czy z kimś tam, przepraszam, jeśli chce się z nią zobaczyć ten jeden raz, żeby wiedzieć co, czy warto o nią walczyć. I ja miałam takie... Lol, Lucien, rzeczywiście jesteś takim kozakiem, że no, ja myślę, że ty jesteś w lepszej sytuacji. I czujesz teraz Fejra, nie mówi. Nie warto. Nie ma sensu, słuchajcie. Tak, tutaj mam zapisaną oczywiście scenę, kiedy oni tam przylatują. Ja bardzo widzę tą scenę, ona jest zajebiście obrazowa. Widzę to, jak oni na tym lodzi i oni tam robią. I oni taki robią taki opad jak Iron Man. Lądują jak Iron Man. I zbroje.
Oni wiesz co, oni mają te syfony na tak. tym. Mają tą rękawicę. No jak Iron Man, no, pyk, pyk, a to się rozwija. Normalnie mówię, Jezus, Jarvis, jaki zajebisty pomysł. No, that's kinda cute. Dobrze, that's dalej cool. mam, słuchajcie, z jakiegoś powodu zaznaczoną scenę, kiedy Feyre już w Dworze Nocy spotyka się po raz pierwszy z Resandem. I zaznaczyłam ją chyba tylko dlatego, że pierwszą rzeczą, którą oni robią, no to wszyscy wiemy, co jest, a potem idą do wanny, tak? I to jest mój ulubiony motyw, taki leitmotyw w całej ja książce, chciałabym powiedzieć, kąpiel. Że na 169 jest mój wybór w jego przypadku. Zawsze był mój wybór. O, dzisiaj znalazłam pierwszy twój wybór. Tak a propos, mam zaznaczony, Jezus. Tego spokojnie. Czaisz taki reading time, kiedy bierzesz... Pijesz za każdym razem, kiedy padnie twój wybór. Ale mnie to rozwala. W sensie, wiesz, co jest w ogóle popieprzone tutaj, że jakby ta scena na początku jest kinda cute, no nie? Bo oni tam stoją w tym domu i coś tam, że no jest księżną nocy, istotnie jest i ona się odwraca i go widzi i ma takie... Jezus! I pada na kolana i mam takie... No to that's kinda, wiesz, takie, że no wiesz, tak, że wszystko no. ciebie zatuje, ma takie Boże, on tu jest, ja tu jestem, wszystko jest okej, okay, no nie? I mam takie no. cute, a potem Resand się odzywa i domnaguje. No takie, Jezus Maria, straszne. No i oczywiście motyw tej wanny, no nie? Bo ona jest cała... No to jest leitmotyw całej tej książki. Ona jest cała w tym brudzie, tak? No bo walczyła z tymi braćmi tego złomasa na lodzie. Na lodzie i w ogóle, no jest brudna, spocona, nie myła się przez tyle dni. Ej, ja myślę, że w Pryfianie powinni urządzić gwiazdy tańczą na lodzie. Z gwiazd są jakby członkowie dworów, nie? Ja myślę, że Azja by wygrał. Tylko kto byłby jego parą? No nie wiem, chyba Elaine, nie? Ale trochę Lucien. Nie. Nie, nie widzę tego. W każdym razie, no i wiecie, ona jest cała w tej krwi w ogóle, no i mają takie, że no, tam, wiecie, już się zaczynają, wiecie, to jest ten moment, kiedy Feyre już podwija palce u stóp, czajcie, i jest takie, może ominmy kąpiel, no i Resand pstryka i ona jest czysta. I jest takie, że po co, jaki jest sens kąpieli? I ja mówię, właśnie, jaki jest sens motywu tak, kąpieli w tej książce? Że, ale to jest tylko wrażenie, że jesteś czysta. Tak, bo esencja brudu zostaje. Tak. Ja mam takie, no to pochusta magia. Wiesz, to nic nie działa, to nie działa! Tak, swoją drogą, ja chciałam na moment jeszcze wrócić do Erisa, nie? Bo no. ja dzisiaj przeczytałam w Srebrnych Płomieniach i tu też była taka wzmianka. Mm-hmm. O tym, że ta cała sprawa z Mor, nie? Jak on no. ją tam zostawia na tej granicy z tym gwoździem i tak dalej, co żeśmy się śmiały w poprzednim filmie, to wcale nie jest taka jednoznaczna. I że coś za tym jest. I że Mor nie chce się wygadać a propos no, tego. No jest, jest. I ja jestem bardzo ciekawa, co to jest. W każdym Ale razie. Nie spoilujcie, bo ja jeszcze czytam to Srebrne Płomienie, więc nie mówcie, co to jest, jeżeli wy już wiecie. Tak, jeszcze w trakcie tego powitania, bo ty już widzę, poszybowałaś ciutkę dalej. A nie, jesteśmy na tej samej stronie. Tak. Tutaj w tym momencie jest tak, że jakby Resanda nie było, żeby odebrać Feyre z treningu do Gwiazdy Tańczu na Lodzie, ponieważ był gdzieś. Nie wiadomo gdzie. I odbierają Cassian z Azielem, bo akurat... mieli trening hokeja. I w każdym razie... O, i by się nadawali na hokeistą! O, bojami, jakby się jeszcze ubrać w te kaski. O, nice. Ale to by było bez sensu, bo w pewnym momencie Azja by przywalił kijem Cassianowi w jaj i tyle by z tego wyszło. Ale na... Resanda by postawili na bramce. Ale też masz ochraniacza tam. Resanda trzeba postawić na bramce, bo skoro on jest taki I will protect my people, to niech to nie Totalnie. O, tęsknię za Nigel. Ja też. W każdym razie. No i jest pytanie, Resand, gdzie byłeś? On mówi, no byłem na tych za morzem tam u królowych. Gdzie byłeś? Coś ty zrobił. No i tamtego. No i ona basically dostaje od niego informację tylko taką, że był i przelatywał nad ich pałacem. Tak. Minuel, co z tego wywnioskowała? Oczywiście, że działał przeciwko Hibernii pod moją nieobecność. No, okay. Oczekiwałam, że wszyscy przez ponad miesiąc będą siedzieć na tyłkach, ale jest nieustannie knujący, zawsze o krok przed innymi. Wykorzystałby ten czas na swoją korzyść. Przez chwilę rozważałam zapytanie go o to, ale teraz, gdy oddycham jego zapachem, gdy czułam jego ciepło, pytania mogły zaczekać. I mam takie, jak na podstawie tego jego jednego tego ona wychmiła, że on działał przeciwko Hibernii. On powiedział, że on się przeleciał nad pałacem. No, ale ona wie. Dobrze, ja sobie zaznaczyłam tutaj koniec rozdziału 15, tylko taką notkę sobie zapisałam. Mm-hmm. Wątek sióstr bardzo szybko zakończony, właściwie o co z nimi chodzi. No ja trochę ten wątek o co z nimi chodzi już zaczęłam w tym poprzednim filmie, ale to jest ta scena, gdzie ona się spotyka z Elaine'ą, biznestą, po raz pierwszy. Nie. Po całej tej przerwie. No i właściwie 5 minut gada z Nestą, 5 minut z Elaine'ą i nie ma absolutnie żadnych myśli po tym spotkaniu a propos nich. W sensie, od razu jakby przechodzi do rzeczy, a propos takich, nie wiem, dobra, no to co robimy z tą Hibernią? Jedziemy, proszę państwa, let's go, nie? A w ogóle to jest nieważne, to jest, nieistotne. On jest ten wątek, jest potrzebny tylko w momentach, w których jest potrzebny. Tak.
A poza tym to nie ma żadnego znaczenia. Dalej na 200 stronie. Mm-hmm. Aha, ty masz coś wcześniej, tak? Ja tylko tutaj mam taki mały komentarz. Ja już widzę i napisałam sobie hiperdyly Nesta, jak właśnie Febia tam do niej przychodzi i Nesta ma takie, czy jest jakiś cel tej wizyty, czy też mogę wrócić do książki? I mam takie... To jestem ja, jak ktoś cały czas mi przerywa, ja mam słuchawki na uszach, muszę wyłączyć co chwilę muzykę. A jeszcze Ryszard, który... O, też mam to zaznaczone! Kiedy kłóci się z Lucienem i jest, przestań go prowokować, rzuciłam przez naszą wieś. Ale to jest takie fajne, wybrzmiało w odpowiedzi. Tak. Ja mam lol. Fajne. Widzę takiego wielkiego Jesaja, tak to mówię, ale to jest takie fajne. Mamo, tak. Pozwól mi się z niego pośmiać. Tak. No generalnie beka. W sensie, ma wiecie co jest najgorsze, że ten tom nie jest tak zabawny jak poprzedni. Ale momentami bywa. Bywa, ale tamten na koma był lepszy. Dobrze, ja mam coś 216 dopiero. Olosie. A, tak, ja zaznaczam sobie... Kreta. Jedną rzecz na 206, mianowicie to, że jest wyspa, która nazywa się Kretea w sumie. Kretea. Mhm. Tutaj przynajmniej to jest poprawnie odmieniane, nie to co tworzę z srebrnych płomieni. No tak, ale squeaknęłam to, jak zobaczyłam, że to jest Kretea i tam wiesz, jest ciepło, jest ten lód, no tak, Miriama i Dakona. No tak, przecież nawiązań do mitologii jest cała masa. Nie no, to absolutnie, no Fea Aeon, Thanatos i takie tam, to wszyscy pamiętamy, tak? Nie, no tak, taki mały śmieszek tak naprawdę, kontynuuj ze swoim. No oczywiście nasz ulubiony fragment, czyli... Ale jeśli nie zechcą nam pomóc, nie zmuszę ich do tego, wybór będzie należał do nich, mówi Rysand, a propos królowych chyba tych ludzkich czy kogoś tam. Zerknęłam na mojego towarzysza, mężczyznę, który zawsze dawał mi wybór, nie jako przywilej, ale jako moje przyznanie przez bogów prawo rozstrzelone. Przez fioletowe oczy Rysa przemknął błysk potwierdzenia. Dobrze. Ja mam wrażenie, że... Let's skip this. Jeżeli byśmy grały w challenge, opisz książkę w 3 słowach. No. To by byłoby dom... Mój? Wybór. Dom, że byłam w domu, wracałam do domu. Lucien nie powiedział domu, tylko w dworze wiosny, bo to było dla niego za ciężkie. O, jesteśmy w domu, Velaryz było moim domem. Dom jest odmieniany przez wszystkie przypadki, to wcale nie tak, że jakby dom, no, nieważne, wiecie o co chodzi. Mój? To samo, wybór, nie pomnę po prostu. A i tak najbardziej chyba rzeczą, która mnie stygowała, poza tym, że też niedługo mi się ten dwór czytało. Brnęłam przez niego jak przez bagno. Znaczy ja dłużej go czytałam niż dwójkę, ale ostatecznie nie uważam, żeby było... W sensie ta książka nie jest fatalna. To nie ja uważam, przysypiałam to fatalna, chociaż momentami ona jest bardzo przegadana. Tak. W każdym razie, tu jest jakaś wielka rozkmina Feje i Sanda. Tu się Kloto pojawia. Oni są przed tą akcją z biblioteką chyba w każdym razie. No i tam jest pitu, gadanie. O, no Kloto, swoją drogą. Tak a propos Kloto, to przecież jest jedna z Moir. Tak. A, no to fajnie. To jest imię jednej z Moir, tej, która tu... wszędzie nić, o ile się nie mylę. Nie. I on tu opowiada, że no, że ta biblioteka jest dla nich, żeby tu były bezpieczne, jak chcą, to mogą zostać tydzień, mogą zostać do końca życia i tak dalej. No, jest cała wielka epopeja a propos tego, jak no, to jest... No, poczekaj na srebrne płomienie, nie wkurzaj mnie nawet, jak zapewnia im bezpieczeństwo. Zapisałam sobie tutaj na dole, Jesand jest taki idealny, że mam ochotę dać mu wyjść. For real! Tak! Like, przez połowę tej książki! Wiesz co, Taylor Swift na taką piosenkę, ona jest dodana na Fearless z The Vault. No. Mr. Perfectly Fine. Jezus! Nie wytrzymam, ale naprawdę napisałam sobie tą uwagę, bo legit, do tego momentu i dalej Jesand jest tak perfekcyjny, że aż mi się chce żygać. Do żygania też tak, przejdziemy. Tak, jest bardzo nieciekawy przez to. Jezus, on jest tak sztampowy, jest tak przerysowany, jest tak grubymi nićmi szyty, że to aż boli. Jest piękny, przystojny, szarmancki, elegancki i uprzejmy, jeszcze ma genialne poczucie humoru i tak dalej, jest genialnym kochankiem i spoko, niech se będzie. Są tacy ludzie, kurde, nie wiem, gdzie nie spotkałam, ale wierzę ci, Sarah J. Maas na słowo. Widziałam zdjęcia twojego męża, więc to pewnie stąd. W każdym razie. No i bo ja uważam, że Rysand jest zrobiony. Absolutnie! Przecież ten facet wygląda jak on. No. Pytanie, kto jest bardziej o nim, nieważne. No i mam takie, że okej, dobra. No i zastanawiam się w takim razie. Nie chcę wiedzieć. Dobra. W każdym razie, no czajcie fazę. No i tak, mamy takie, okej, czyli tak. W tej wojnie, o której wspomina Julian, o której też jakby jest ten wstępniaczek na początku, poświęcił cały swój legion, wiedział, że pułapka poleciał, uratował ją, tak? Zamknął się u Amaranty, był jej dziwką, zabijał wszyscy ludzi, wiemy, tak. Torturował wszystkich, żeby chronić Velay, żeby chronić tych, żeby chronić tamtych, stramtych, żeby zamknąć Cassiana, Aziela, Moria i kogoś tam jeszcze, Amenę w domu. Swoją drogą, to nie był dobry pomysł, moim zdaniem. W sensie zamknąć tą czwórkę na 50 lat samych w domu. Podziwiam, że on na to wpadł, ale dobra, uznajmy, że to był sprytny plan. I mam takie...
Yeah. Żygać mi się chce. A jak popełni błąd, to no tak, Fejo, masz rację, no tak i w ogóle. I te ich pitu, sranie w banie rozmowy z cyklu. Sandzie, nie poświęcaj wszystkiego, ale ja muszę. Ale dlaczego? Bo taki już jestem. No. Tak, tak. No. Czyli gdyby obciąć wszystkie te sceny powtórki i sceny właśnie tego typu, to ta książka byłaby jakieś 200 stron krótsza. Boże, naprawdę, bo to jest tyle pieprzenia o wybojach i o Rysandzie. I o domach. O Rysandzie będącym jakimś tym zbawcą pyfianu. Jezu, już to boli w dupę. No, no już nie mam cię, siły. Bardzo daleko wybiegłaś, ja mam jeszcze 221, słuchajcie. Pierwszy taki raz, kiedy sobie pomyślałam, że ten, kiedy czytam po raz pierwszy, że ten wątek Nesty i Kasjana może być super. I on zasadniczo przez całą tę książkę jest naprawdę super. Ja mówię to całkowicie szczerze, bardzo lubię Nestę i Kasjana tutaj. Absolutnie nie trawię ich w następnej książce, bardzo lubię ich tutaj, uważam, że to jest jeden z najfajniejszych, najciekawszych wątków, jaki tutaj Sarah J. Maas nam zaproponowała. I kiedy właśnie tutaj Feyre pyta Kasjana, dlaczego wciąż próbujesz? I on mówi, ponieważ nie potrafię być z dala od niej. And I'm like, that's kind of romantic though. To jest takie kind of miłość takich ludzi. Tak, poleciałabym na coś takiego. Oh! Dobrze, 226 to jest z kolei takie pierwsze wspomnienie o tym, że Amrenę i Nestę coś łączy. To znaczy, że ta moc, która się rozbudziła w Nestę po tym, jak się zmieniła w Fey, może mieć wspólnego z Amreną, bo Amrena mówi, jesteśmy takie same, ty i ja. Nie ciałem, nie tym, co krąży pod naszą skórą, pod kośćmi, ale widzę rdzeń ciebie, dziewczyno, nie pasowałaś do formy, w którą cię wtłoczyli, do miejsca, w którym się urodziłaś i ścieżki, którą byłaś zmuszona kroczyć. Próbowałaś, a mimo to nie pasowałaś, nie mogłaś pasować. A potem ścieżka się zmieniła. No i tutaj w sumie jest trochę takie danie nam znać. A propos takiej sceny, nie wiem, czy ją pamiętacie, ona miała miejsce w pierwszym tomie. I ja mówiłam o tym w filmie o pierwszym tomie, że jak do tego doszło, że na Nestę nie podziałał ten czar Tamlina a propos tego, że ona miała nie pamiętać tej całej akcji, jak to Tamlin po tą febrę wpada do tej chaty i tak dalej. No i wszyscy pamiętamy, że w sumie to ona wiedziała, odkąd Feyre wróciła do domu, do krainy ludzi, że to był bullshit. And I was like, ale jak? Jakim cudem? No i tutaj w sumie dostajemy taki pierwszy wink, nie? Że z Nestą tak bazowo było coś nie tak, nie? Że ona była jakaś inna nawet jeszcze jako człowiek. I ten wątek no się tutaj będzie dosyć konsekwentnie, wydaje mi się, rozwijał przez całą książkę. Jestem nawet chyba w stanie powiedzieć, że to jest najciekawszy segment w całym Akowarze. U mnie dalej 258. Śmieszny tekst. Czemu miałabym się bać kłótliwego, przerośniętego nietoperza? Still funny though. Still funny though. To jest chyba uwaga Nesty, tak, a propos Kasjana. I to nawet jest tak, zabawne. Tak, w sensie Nesta ma kilka dobrych punchów. Aha, tutaj zastanawiam sobie Kloto, ale to już... Tak. Odhaczyliśmy. A propos tej sceny w bibliotece. No. Mam takie, że... Na granicy przegięcia, bo oczywiście siedzą w tej bibliotece, żeby czytać jakieś tam drama rzeczy. Again. Ja mam taką nazwę, drama again. Znaczy, że wiecie, że znowuż Kloto ma te takie zdeformowane ręce, tak? Feyre zauważa. I Rysand jej tłumaczy, że właściwie wszystkie te kapłanki, które tutaj są, no mają ze sobą nawet ten PC! Dramatyczną przeszłość, nie? I to będzie wątek rozwijany bardzo konsekwentnie w dwóch stronach płynie. I wiecie, i to jest takie, kurde, no here we go again, nie? Jakby znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Tutaj nikt nie może mieć normalnego życia. Nikt nie może mieć normalnego życia. Nie wiem, hodować żółwi na przykład, czy coś. Nie! No nie. O, ja tu mam wszyscy zaznaczone. Tak. A, mam jakieś XD! A, wybór! Słuchajcie, że tutaj jest taki dialog, że kto tu był przed nimi? A propos, Feyre się pyta Rysanda za mną. A, że jakie staje buce. Że paru gdraliwych uczonych, którzy skleli mnie równo, gdy przyniosłem ich do innych bibliotek w mieście, nadal mogą tu przychodzić, ale to, kiedy mogą to robić i do jakich ksiąg uzyskać dostęp, zależy wyłącznie od kapłanek. No i nowy akapit. Wybór! W jego przypadku zawsze chodziło o mój wybór. To nawet nie jej wybór, tylko wiecie, to chodziło właściwie to o ich wybór, nie tych kapłanek, ale dobra. Feyre, przestań się skupiać na sobie przez 5 sekund, proszę. Także o wybory dokonywane przez innych. Na długo zanim świat mu to uświadomił w bolesny sposób. Cokolwiek to znaczy to. No, w bolesny sposób, tak. No generalnie tutaj, jak oni siedzą w tej bibliotece, to jeszcze następuje ten taki motyw, kiedy jest tam... No tak. Tak, wiadomo. Flirting time. I co? A to nie flirting time? Flirting time, of course. I miałam takie, że Jezus Maria, znowu, a potem mi się przypomniało, że to jest ten spoko motyw, kiedy on znika i siedzi dwa piętra pod nią. I mam takie, that's kinda. W sensie mam takie, mogło być gorzej i szanuję tą scenę za to, że ona się nie skończyła po prostu... Wszyscy wiemy czym. Tak.
U mnie dalej 297. Nie wiem, leć z tym, bo ja już się zgubiłam, gdzie jestem. W piekle jakimś. Aha, tutaj mamy scenę, jak Cassian odwiedza rzeźbiącego w kościach. Mhm. W więzieniu. No i rzeźbiący mówi do niego tak. To a propos winków w naszą stronę, że hej, będzie książka o Neście. A gdybym powiedział ci, panie rozlewu krwi, co kamień, ciemność i morze poza nimi mi wyszeptały. Swoją drogą to całkiem niezłe zdanie jest. Tak, 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 godne. Jak drżeli ze strachu na tej wyspie za morzem, aka w Hibernii, jakbyście nie pokapowali. Jak się trzęśli, kiedy ona się pojawiła, w sensie Nesta, zabrała coś cennego, to już wiemy, bo to o zabieraniu czemuś tak. Od kotła też jest notorycznie i powtarzane. W ogóle ten motyw z tym, że ona wróciła inna. Tak. Jezus, co wyrywała im to własnymi zębami. No i tutaj mamy właśnie taki kolejny wing, że coś się będzie działo. Tak. I dalej kilka stron dalej, 301. To jest to, co ty zaczynasz tłumaczyć, bo ja też... Moi drodzy! Anna teraz otworzy przed wami podwoje researchu Sayajay Mass i wywali was z butów, bo ja żaden by nie wiedział. Ja tym bardziej. Słuchajcie. Wyedukuj się. Strona 301, rozdział 23, jeżeli ktoś chce to śledzić z nami. Pojawia się postać, która jest mi bardzo dobrze... Tobie też, ale mnie szczególnie, bardzo tak, dobrze znana. Ja znam, bo słyszałam, ale nie poznałam. I za pierwszym razem, kiedy czytałam tę książkę, to tego nie wyłapałam, bo jeszcze nie miałam tej wiedzy, którą mam teraz, więc naturalnie w pierwszym filmie o Akowarze o tym nie mówię, przynajmniej jestem prawie pewna, że o tym nie mówię, bo nie oglądałam tego filmu. Ja też nie, nie oglądajcie. Słuchajcie, no i tutaj mamy rozmowę, nie wiem w sumie jaką. Cassian tu jest... Rzeźbiący w kościach, kochani. Tak dalej. Dobrze. No to jest Cassian i Fedra. Rzeźbiący tłumaczy Cassianowi jest... życie. I mówi tak. Poznałaś, to jednak to do kogoś. Nie, no on Febrze tłumaczy życie, bo ona tam poszła z Cassianem, a Aisha siedzi pod drzwiami. A, masz rację, tak, zgadza się. Poznałaś już moją siostrę bliźniaczkę, tkaczkę, jak ją teraz nazywacie? No, czyli okej. Ja ją znałem jako strzygę. Ona i nasz starszy brat Kościej. And I was like, wait a minute. Kościej? Is that you, bro? No i słuchajcie, o tym Kościeju. Tak samo Kościej uwięziony w swoim małym jeziorze na kontynencie. No i tu się zaczyna, moi mili... Tak, totalna jazda. Dalej, jedna ze sióstr, to chyba Elaina, słyszę szum morza, nawet w nocy, nawet w snach, huk fal rozbijający się o skały i krzyk ptaka całego z ognia. Tak, no bo wiemy już na tym etapie, w sensie na tym jeszcze tobie nie wiemy, ale no możemy już wam to powiedzieć, że Elaina ma takie moczce wieszczki, tak, prorocze, potrafi widzieć przyszłość. Znaczy ona takie gada zupełnie jakieś odklejone rzeczy, nikt za bardzo nie wie o co chodzi, a potem ekipa łączy kropki i okazuje się, że te bzdury, które ona gadała, w jakiś sposób się... ziszczają w przyszłości. Ale spoko, Lucien też gada głupoty, bo mówi nie odpowiadał niczemu, co ja potrafię przywołać. To był lód tak zimny, że aż parzy, lód, a jednak płynny jak płomień, albo płomień utkany z lodu. To się powtarza bardzo często później i w Srebrnych Płomieniach ta metafora wraca do nas bardzo Febra mówi inteligentnie, sądzę, że to jest śmieć. No ale dobrze, no co nam daje Kościej i żaj ptak, które ewidentnie jest tutaj wspomniane i to cholerne jezioro, w którym są zamknięte panny. Tak, ale słuchajcie, bo tutaj mam jeszcze jakiś akapit. Nigdy nie zapytałam moich sióstr, jak długo pobyt w kotle trwał wedle ich upływu czasu. Tak. I mam taką notkę, bo w ogóle z nimi nie rozmawiasz. Nigdy Feyre nie zapytała o to. Nie, to fakt. Także dobrze, ale ja szukam tej mojej super ekstra mega notatki. Dobrze, tutaj, aha, przerysowana papierowa, stereotypowa scena na Dworze Koszmarów. Nie ma się co w ogóle zastanawiać. A patrz, okazuje się, że jednak mój wywód a propos tego, że daj mi kulę, był trochę przegięty, bo jednak okazuje się, że tak. Szkoda, ale przynajmniej się ubawiłyśmy. Mamy tutaj lustro Uroboros i pana lorda Thanatosa, który ma problem z córką. Sprawdziłam to! Thanatos w mitologii greckiej chyba nie ma dzieci. Chyba. Jest synem Nyx, ale nie ma dzieci sam, więc... Tak. W międzyczasie jeszcze za chwilkę doszłaś już do smutnej historii Azriela. Smutna historia Azriela? Gdzie jest ta moja super notatka o tych kurczę wszystkich pierdoletach? Ja nie wiem, stara. O Boże, ja to zgubiłam gdzieś, no nie wytrzymię. Dobrze, no i mamy tego Kościeja, moi drodzy, odnalazłam siostrę na 418, tak jak mówiłam. Marta, słuchajcie, to jest długa historia, więc skupcie się, bo tutaj będziemy łączyć kropki. Tak dosłownie łączyć kropki. Mamy już wspomnianego tego Kościeja, który jest bratem strzygi, czyli tkaczki oraz rzeźbiącego w kościach i jest mowa o tym, że jest panem śmierci. No, Aka, powiedzmy, zgadza się. Aha, dla tych, co nie wiedzą, Kościej jest postacią z folkloru rosyjskiego. Taką bardzo znaną, taką babą jagą trochę, można powiedzieć. Wersji podań z nim jest po prostu cała masa. Nie. Kościej pojawia się między innymi też w Nieśmiertelnym Katrinem Valenti. Jest tam... czadowy. I też między innymi mamy go w Dziewczynie Zwierzy, Catherine Alden. I w sumie obie wersje Kościeja w tych książkach są troszkę inne, ale jakby trzymają się tego klu. Kościeja, który jest, może być czarnoksiężnikiem, który w zależności od wersji nie ma serca albo nie ma duszy, w związku z czym nie można go zabić.
No i cały myk polega na tym, że on to serce albo duszę, no w zależności od wersji, ukrył w czymś tam, co jest w czymś tam, co jest w czymś tam. Mówi się bardzo często o jajku, że to jest w jajku w jakiejś skrzyni, ta skrzynia jest gdzieś tam nie. I co, coś tam, gdzie jest ta skrzynia, jest gdzieś tam i wiecie, wychodzi z tego nam taka matrioszka, można powiedzieć. No i bardzo często mówi się o tym, że to serce jest ukryte ostatecznie w jakimś buszu, w jakiejś wodzie, na środku wyspy, no mówię, wersji jak, jest cała masa. To tak jak Febe była w buszu. No trochę. Widzie, i słuchajcie, strona 418, rozmowa o tej szóstej królowej, która się nie pojawiła... Bo była chora. Bo była chora. Ale dostaliśmy potem wink od tej złotej królowej, która umarła pod koniec drugiego tomu, si. Że wcale ona nie była chora. Tylko nie wyjaśniła, o co chodzi. No i tutaj jest rozmowa na ten temat. Czy czasem ta szósta królowa nie może być potencjalną sojuszniczką w wojnie z Hybernią? No jak wiemy, reszta królowych raczej no, tak. Nie jest zbyt no bo już wiemy od Ilejny. Ilejna mówi, że inne królowe ją przekleły. Tak? Tak. Że ciąży na niej jakaś klątwa. No to pytają, co to za klątwa? No i Ilejna mówi, sprzedały ją jakieś czymność jakiemuś czarownikowi. Nigdy nie mogę go dojrzeć, czym jest. Ma w swoim posiadaniu szkatułkę z onyksu, ważniejszą niż wszystko poza nimi. Dziewczętami. Przytrzymuje, je przytrzymuje tam również inne, tak do niej podobne, do niej podobne, ale ona za dnia przybiera inną postać, nocą znów staje się człowiekiem. No i wychodzi na to, że ona za dnia jest ptakiem o ognistych piórach, czyli żaroptakiem, który też jest postacią no, z folkloru rosyjskiego i generalnie wschodniego. W sensie płonący ptak w ogóle się pojawia w mitologiach różnych, yeah. Ale wydaje mi się, że tutaj skoro mamy już... W sensie tutaj jest wiele tropów, które każą nam myśleć, że jednak chodzi o folklor rosyjski stricte. No nie o jakiegoś tam feniksa jądomowego, tylko raczej żaroptaka. Tak, jeżeli czytaliście Nieśmiertelnego i Dziewczynę zwierzę, to tam też ten wątek się pojawia, przecież mamy Wasię, która... Dobra, nie będę was spoilować. Ale w każdym razie żaroptak też tam jest. Yeah. Zresztą jest na układce, więc trudno, żeby go nie było. Tak, a miałam nadzieję, że to będzie bardziej Fiona vibe przez Zeszeka z tym przemienianiem się w nocy. No i słuchajcie, no i tutaj pytają Ilejne, czy wiesz, dlaczego pozostałe królowe ją przekleły? No i Ilejna mówi, że nie, bo wszystko jest ciemne i zamglone. No i pytają, czy jesteś w stanie wyczuć, gdzie ona jest? Na co Ilejna mówi, tam jest jezioro, czyli tam, gdzie niby siedzi według tutaj tego kościej. Mhm. Daleko w głębi kontynentu, tak myślę, ukryte w górach i odwiecznej puszczy. Wszystkie je przytrzymuje w tym jeziorze. Wydaje mi się, że tego jeziora na tej mapie tutaj nie widać. Nie. Chociaż nie, tu jest jakieś jezioro. To jest to? W sensie mamy tu jakieś jezioro w górach i w puszczy, to chyba jest to jezioro. To tak bardzo on fast, tak na środku tego kontynentu. To wcale nie tak w głębi, ale okej, okay, dobrze. W każdym razie możecie zobaczyć jezioro kościoła, no kawał jeziora, to jest prawie tak wielkie jak dwór zimy. To jest takie, jakby jak chcesz się schować, to schowaj się na widoku. Jezus! Dobrze. Basically to jezioro jest większe niż dwór wiosny. No, dobrze. Dwór jesieni, sorry. No. No, i, no i mowa jest o tym, że kobiety inne takie jak ona. No i Ilejna mówi i tak, i nie. Ich pióra są białe jak śnieg, szybują nad wodą, podczas gdy ona przemierza przestworza nad nimi. No i tak sobie pomyślałam, dobra, są dwie opcje. Kaczki albo łabędzie. Ja zaraz wam to wytłumaczę. Kaczki albo... Zaraz wam wytłumaczę. Otóż, słuchajcie, moi drodzy, zaraz... Gołębie! Nie. Kaczki albo łabędzie, słuchajcie, okay, bo ja mam wytłumaczenie ku temu. Dobrze. Pierwsze moje skojarzenie było takie, że kurczę, przypomniało mi się księżniczka łabędzi. No. I potem sobie pomyślałam, kurczę. Ale... Ja pamiętam, jak ty mi powiedziałaś, ty stawiasz, że w masie nawiązanie do księżniczki, a będzie miałam kefok. Księżniczka Łabędzi, ta bajka jest oparta na jeziorze Łabędzi Czajkowskiego. Mind blown. Z kolei jezioro Łabędzie Czajkowskiego jest oparte na baśniach germańskich i rosyjskich właśnie. Jedną z nich jest Biała Kaczka. A druga nie pamiętam, jak to się nazywała. What the duck? Więc to mogą być kaczki, nie? Potem sobie pomyślałam, że kurczę, a może Barbie 12 tańczących księżniczek też jest, wiesz, na podstawie tego, ale słuchajcie, co mnie jeszcze nakierowało w tą stronę? Otóż, istnieje taki bardzo słynny balet, inny niż Jezioro Łabędzie, nazywa się Ognisty Ptak. No i jak się domyślacie, cały jest oparty na właśnie podaniach rosyjskich, gdzie występuje między innymi kościej, między innymi Żar Ptak, no i Iwan, bo to zawsze jest Iwan. To zawsze jest Iwan. No i słuchajcie, albo Sasza. Albo, nie, to zawsze jest Iwan. No, zawsze jest Iwan. No i słuchajcie, Iwan generalnie udaje się do jakiejś tam magicznej krainy, spotyka po drodze żar ptaka, chce go zabić na początku, ale żar ptak mówi, stary, nie, poczekaj, ja ci dam moje pióro, żebyś mnie nie zabijał. Jeżeli będziesz potrzebował mojej pomocy kiedyś tam, to ja ci pomogę. No, no i wam, dobra. Ale no, jak Feniks w Harry Potterze. Trochę tak. No zresztą no to jest jakby, no, wiesz, podobny jakby origin. Mhm. No i w każdym razie Iwan udaje się dalej w głąb tej krainy, no i poznaje kościeja, który przytrzymuje 13 księżniczek. Barbie 12 tańczących księżniczek. I zaczęłam się zastanawiać, czy ten film powstał na podstawie Ognistego Ptaka, bo jeżeli tak, no to jest potężny koncept. No i było 12, a to jest 13. Tak, bo, no ale jest i Barbie.
Barbie i 12 Dungeons & Księżniczek, więc 13. No i słuchajcie, Iwan zakochuje się w jednej... Iwan zakochuje się w jednej... 13? No chyba tak, nie? O lol. No Barbie i 12, no to są 13. Muszę sprawdzić na zdjęciu promocyjnym. Dobrze, słuchajcie, no i Iwan zakochuje się w jednej z tych księżniczek, ona się nazywa tam Carówna, jakaś tam, coś tam, coś tam. No i long story short, pokonują tego kościeja, no i... No i on tam jest tą Carówną później na samym końcu, nie? Więc jakby widzicie tutaj te kropki połączone, nie? Mamy kościeja. Słuchaj, jest 12 w sumie. Jak to? To bez sensu. Kłamcy. To powinno być Barbie 11 ten No właśnie, debile w Disneyu. Co w ogóle? Ale może, wiesz, jakaś... Mattel. Tam jesteś pewna? Bo może jakaś po prostu nie załapała na zdjęciu. No wszystkie tu są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. To 13 w końcu? No 13! Mówiłam, że się nie za... 2, 4, 6, 8, 10... 12 tu ich jest i 13 jest kot! No to kot się liczy! A książę, może książę jest 13 księżniczką. Dobrze, no ale widzicie jakby tutaj to nawiązanie. Dlatego jestem zdania, że to będą albo łabędzie, albo kaczki. Bo kaczka, bo ognisty ptak, a ognisty ptak, no to jakby już znamy całą historię dalej, tak? Nie spodziewaliście się tego. Nie spodziewaliście się tego. Słuchajcie, ja w tym momencie, kiedy to przeczytałam, mówię, jeżeli w Dworze Srebrnych Płomieni nie będzie chodziło o tego kościeja i to jezioro, to się wywalę z kapci. I okazuje się, że chodzi o to. Ale słuchajcie, ostateczny argument na to, że ta teza jest prawidłowa. Ale guys, to jest taki Big Bang Mass zrobiła. Słuchajcie, no i żaden się nie skapnie. Rozmawiają dalej o tej królowej, nie? Cieszmy się, że Anna ma tego magistra z literaturoznawstwa, bo bez tego byśmy tego nie wykminiły. Przysięgam. No i rozumiem. Jak mamy rodzice, jak wam... Jak ktoś wam kiedyś powie, że magista jest wam niepotrzebny, słuchajcie się rodziców. Bez magista byście tego nie rozkminili, mówię wam. Ja nie mam, nie rozkminiłam. No i słuchajcie, rozmawiają o tej królowej dalej. No i Azriel wchodzi tutaj. No. No i że niewiele w sumie wiadomo o tej królowej, nie? Że o co tam z nią chodzi, że może ma z 20 parę lat, swoją drogą ona tą taką krainą Scytią władza, ta już mitologiczna, stara taka kraina. W ramach Scytii wchodzi nasza słynna Sarmacja, więc tak bardzo, wiecie, ahoj wielka Polska, że coś tam. Dobrze. No i Azriel mówi, to najmniejsza z krain władanych przez ludzkie królowe, ale zamożna, słynąca z handlu, świetnej armii, nazywają ją, tą królową w sensie, Vassa, ale nigdy nie dowiedziałem się, jak brzmi jej pełne imię. And I'm like, Vasilisa! Vasilisa Pietrowna? Słuchajcie, także widzicie, to jest ostateczny argument. Cały ten mój wywód o kaczkach, łabędziach i kościeju jest prawdziwy. I tak jest. Zesram się po prostu. Dobrze, możemy przejść dalej. Możemy przejść dalej. Koniec segmentu literaturoznawczego. 462 mam śmieszny cytat. On się robi śmieszny, jak się z nas spojleje do końca tego tomu. Nie zginiesz na tej wojnie, nie sajdzie. Nie? Dotknęłam jego twarzy zimnej, jego skóra była taka zimna, pomimo ciepłej letniej nocy wokół nas. Myślałam, że wody. Nie zginiesz na tej wojnie, sędzia. Mam takie... You have no idea, bitch, bro. Come on, let's go. No, więc taki tam comic relief na połowie coś tutaj zaznaczyłam, ale w gruncie rzeczy to ja nawet nie wiem, to nie istotne w takim razie. A, ja zaznaczałam sobie ciekawą rzecz, 469. Tutaj jest po bitwie w dworze. Lata? Tak, bitwa o Adriatę. Bitwa o Adriatę, wiadomo, tam się rozwalają. Illyriowie przylatują, żeby pomóc właśnie dworowi Lata odepchnąć atak Hibernijczyków, którzy nasuwają na nich statkami, potworami, atorami i innymi. Nikt inny nie przybywa, tylko właśnie Rysant typie sobie całe swoje boje tych wszystkich Illyriów i tam jest w ogóle przekichana akcja. I co się dzieje w trakcie, kiedy tam... Tu jest napisane, basically, że słychać dookoła jeszcze krzyki ludzi, że dużo ludzi poginęło. I stwierdza, że to jest idealny moment, żeby zjeść loda. I to się powtarza od tego momentu, co każdy rozdział praktycznie. Może trochę przeginam, ale praktycznie co ileś rozdziałów jest akcja, że jak już wchodzimy do tego głównego segmentu bitwy, nawalamy się ze wszystkimi równo. Większość rozdziałów kończy się z sugestią, że było cim. Tak, że ktoś pominę z kim poszedł do łóżka. Pominę już kwestię tego, że tutaj legit jest potem akcja, kiedy oni są tam w tym namiocie wojennym czy coś tam.
tuż po tym, jak tam wszyscy są poranieni i martwi, jedyne, co mają do roboty Ryszard i Feyre, to nie odpocząć czy coś tam. I to jest ta scena, kiedy właśnie Ryszard wraca z tej wielkiej bitki, jest cały właśnie zakrwawiony w ogóle, wiecie, wiele godzin walczył. I takie, no, zajmie mi chwilę czasu, zanim się uspokoję po bitwie. A Feyre ma takie, to chcesz coś porobić? Dude, zero realizmu. Zero realizmu. Czy tobie po wielogodzinnej wojnie z mieczem chciałoby ci się ruchać? Nie. Znajdź mi kogoś, komu by się chciało. Bo nie uwierzę w to, że oni tacy przemęczeni, bez magii, bez niczego, oblepieni krwią, smrodem, potem i z łażącymi krukami wszędzie, które jedzą patlinę, jedyne, co mają w głowie, to ruchanie. Jezus, no, Maria. Tak jest. I wiesz, co jest najgorsze? Że ten motyw tego, że wszystkie złe momenty możemy zbić seksem, pojawia się tutaj tak często, że mnie już nawet nie dziwi to, że oni cokolwiek robią. W sensie, to jest tak przesrane, że to jest trochę tak, na zasadzie, ciekawe, jakby skończyć ten rozdział? Ruchanie! No zapraszam na wojenkę, no wiesz, no, już to jest przegina. To jest to, do czego ja mam wieczny zarzut do Mas, że ona nie potrafi żadnej sceny skończyć normalnie. A jak już zaczyna jakiś tam tego, to tego też nie potrafi skończyć. Ona generalnie nie umie kończyć. Dobrze, idziemy dalej. Zrejdżowałam już na to, że jest non-stop pluchane. 481, tu jest jakieś party. I tutaj nadchodzi takie zdanie, które w sumie trochę się nie klika z tą feministyczną linią polityczną Ryszarda. Ale on już nie jest feministą, on jest zbawicielem. No dobra, ale to się wyklucza? Bycie feministą i zbawicielem? To jest inny przełącznik po prostu. W każdym razie to się trochę kłóci. No. Bo mowa jest o tym, że Feyre ubiera tą sukienkę, którą miała na tym święcie spadających gwiazd, taką błyszczącą całą, a Ryszard jest cały na żarno. No i że jeśli Ryszard był triumfalną nocą, to ja byłam gwiazdą, która świeciła tylko dzięki jego ciemności, której blask był widoczny tylko dzięki niemu. Swoją drogą, tu powtórzenie mamy i brzydko zredagowane zdanie. Ale wydźwięk jest z tego taki, że ona może świecić tylko dzięki niemu. I to mi się trochę kłóci z tym całym jakby wydźwiękiem, wiecie, twoich wyborów, twoich decyzji, nie wiem, robienia tego, czego ty chcesz tak naprawdę, a nie tego, co ktoś chce od ciebie, etc., etc. Co ten segment tu robi? Bo wiecie co, no nie, to mi nie gra. To mi bardzo zgrzytnęło, jak to przeczytałam, mam takie... Czy my przechodzimy do spotkania z książętami? O tak, ja też to mam! Tak, bo tutaj na początku to wszystko się zaczyna zakładem, które wewnętrzni dworu nocy sobą jakby układają, czyli... Szybko rozgorzeje kłótnia. Tak, i kto się będzie bił. Tak. Także to i ten zakład jest nawet fani, bo wszyscy się spodziewają, że Rysio się nie będzie zakładał. Ja zaraz bym miała fangirl time. Więc tak. No, zaczyna się oczywiście od już kinki staffu. Myślę, że nadszedł czas, by świat się dowiedział, kto ma największą rozpiętość skrzydeł. Ha-ha! My wiemy, także spoko. No tutaj 20 stawia Cassian, 30 Azriel. Ale to Azriel wygrywa w śnieżki. Tak, Azriel wygrywa w śnieżki. Tak, ale no, cokolwiek to znaczy, nie? Ten zakład nie wypalił, bo Azja się wdał w bójkę z tym dupkiem, więc zepsuł tego. A to jest kit, bo ten się stawiał stówę na pierwszy kwadrans, a no i dupa. Dobrze, proszę Państwa, 498. Dobrze, jestem gotowa. No, pojawia się. Książę z Barozimy. Czyli mój ulubiony książę z tych wszystkich, poza Tarkinem, bo jak też polubiliśmy. Czujesz to? Czujesz ten zapach? Nie. Fangirling to jest? Nie, to jest zapach nowej książki. Nie. Ja myślę, że Sara już odbiera impulsy, wiesz. Ale Sara, ja ci coś powiem. Sara. Nie, Sara, ja ci coś powiem. W nowelce, bo nowelkę też przeczytałam. Nie mówimy cię o nowelce, bo ja chcę ją przeczytać. Dobrze. I ją zjechać w następnej recenzji. Ale słuchaj, jest tam taka scena, która jest totalnie z dupy. Jak, to jest jedyny rozdział chyba z punktu widzenia Mor, jak ona jeździ konno w dworze zimy. I mówi o tym, że 30 lat temu, czyli wtedy, kiedy wszystko to pod górą się działo... Przecież ona miała zostać w Elias, miała się nie ruszać stamtąd. Kupiła dwór, w sensie jakiś tam rezydencję, jakiś pałac, na dworze zimy wraz z jakimiś tam końmi. I że uwielbia jeździć tam konno. I że jak znika i nikt nie wie gdzie, to tu. I potem widzi jakiś dziwny cień w krzakach, taki podejrzany. No ale dobra. Wien, a ona jest najlepszą przyjaciółką Vivien, czyli żoną księcia dworu zimy. No się piapsi bardzo. You see? Yeah. You see? I see.
Słuchajcie, ja jestem totalnie fanką Kaliasa i Vivien. To jest OTP tego całego pierdolnika. Żadna tam Feyre i Rezan. Nie. Żadna tam Kasjane i Nesty, Lucienne i Tamlini. Coś powiem tak, to nie ma żadnego znaczenia. Oni tutaj basically pojawiają się na 20 stron. I wygrywają cały show. I wygrywają cały show, a zwłaszcza Vivien, która mówi, dlaczego ja nie mogę już zostać księżną? Tak, ten Kalias ma takie, kurde. Jezus, ale przyniście w bagaty. Nie? Są absolutnie cudowne. Tak, i podoba mi się to, że oni mają jakieś logiczne motywacje tego, że ten Kaliasz jest generalnie taki wycofany i ma trochę focha na Rysanda. No. Bo tam ewidentnie była jakaś tam sytuacja związana z tymi dziećmi, tak, które Amaranta zabiła, tak? Mm-hmm. No wiemy, że tak, dzieci tak. W świecie fej są bardzo rzadkie i tak dalej. No i że te dzieci zostały tam zmasakrowane przez Amarantę i tak dalej. I że Rysand tam nic nie zrobił w sumie, żeby je chronić. W sensie on tam później tłumaczy, że wiesz stary, mogło być jeszcze gorzej. To była jakby najlżejsza opcja ze wszystkich, ale Kaliasz ma takie nadal cały czas. Tak, ale z drugiej strony nie, humor nie stworzy, nie schodzi. Tak, ale z drugiej strony wiecie, że nie jest takim bucem strasznym, próbowałem nie? Próbowałem zasugerować, żeby została w domu, ale zagroziła, że odmyśli mi jaja. I mam taki Vivien, that's my girl. Tak, no i Vivien się przyjaźni z Mori, to jest bardzo słodkie generalnie. Tak, i one wrzeszczą na siebie i piszczą, jak tak, się widzą i tańczą razem w objęciach. No i tutaj w ogóle jest właśnie przytoczona właściwie w jednym akapicie ich love story arc. Yeah. I to jest najlepszy love story arc ever i ja to sobie przeczytam. Miłość starych ludzi. Słuchajcie, Vivien nie było pod górą. Jako jej przyjaciel z dzieciństwa, Kaliasz zawsze był w stosunku do niej bardzo opiekuńczy. Wysłał tę niezwykle bystrą dziewczynę na patrole graniczne przez dekady, by oszczędzić jej zabiegów... Tak? Zabiegów pozostałych dworaków. Nie dopuścił jej również nigdzie w pobliżu Amaranty, nikomu nie dał poznać, co tak naprawdę czuje do swojej srebrnowłosej przyjaciółki, która także nie miała o tym pojęcia. Ani przez chwilę, że kochał ją przez całe swoje życie. W tych ostatnich minutach, kiedy czuł, jak jego moc jest wydzierana przez to okropne zaklęcie, posłał całą pozostałą mu jeszcze resztkę, by ją ostrzec, by powiedzieć jej, że ją kocha i błagać, by chroniła ich lud. Tak też zrobiła. No i że właściwie pierwszego dnia, jak on już wrócił spod tej góry, to oni się hajdali. And I'm like... That's great. Miłość w czasach wojny. To mi się bardzo podobało. To jest super. Wiesz, to jest najlepsze. To jest super. Że w sumie historię Ryszarda i ekipy też można by było tak streścić i żałuję, że tak się nie stało. To mi się bardzo, bardzo podobało. That was good. That was good. Okej, okay, śmieszny tekstik, jak Helion odwiedza później w pokoju Rysanda i Ryszarda. Ty nie porozmawiamy o kiedy ją zauważyłeś ten cichy jej. W ogóle porozmawiamy o tym, ile razy w ciągu tej najady pada jakiekolwiek... Słowo dziwka pada co najmniej 7 razy. Dobra, tam słowo dziwka to nam już trudno. Jakby pada raz na każdego księcia premianu. Przyzwyczaiłyśmy się do tego. Ale wiesz, chodzi mi o directly, on... Nie, w sumie tu nie ma nie directly, są tylko dialekty. Nawiązania do seksu. I jakby w ogóle, co to jest za story arc, co jest zapisanie bohatera, głównie Tamlina tutaj mam zarzut, na zasadzie... No, basically Tamlin przyszedł na tą rozmowę i mówi, ty ruchasz ją? No, basic, co to jest za ten, wiesz, przychodzi wielki książę dworu, tak? Knuć, negocjować, siedzi i paru innych, siedzą żony. A tam ma takie... Ejo! Było coś? A tak w ogóle? To ja wiem, że ty z tą Amarantą coś tam. A Ryszard ma takie... I wiesz, basically wszystkie argumenty Tamlina sprowadzają się do tego, że ej, ale ja wiem, że ona się tym kocha. O Jezus. No nie masz pojęcia, że to jest po prostu zaawansowany stopień rozkładu mózgu już u Tamlina? On ma takie... Pomagałam się aż z tego powodu, słuchajcie, wzruszyło mnie. No. Czy to jest okropne? Tak, w ogóle nie, Tamlin jest tak udupiony tutaj w tym segmencie, że to koniec świata. On jest napisany najgorzej jak się da. Tak. Myślałam, że nie może być gorzej, po drugim tomie. Ale jednak może być. Ale jak tak teraz to czytałam i sobie przypominałam swoje pierwotne odczucia i mówię, Boże, na tej rozmowie tam było tyle jakichś tam tych, no nie? A Aerys i Beron to są w ogóle też nie lepsi. Ej, bo... czy ty też miałaś tak, że czytałaś zamiast Beron, Bern? Nie. Tam było Berno? Nie. Nie? Nie. Przepraszam, to inside joke, nie? Wyobraźcie sobie taki point of view, no nie? Siedzicie przy stole. Jest 7 książąt, jedna księżna, ich żony, ci, którzy je mają. Ten wziął jeszcze syna. Przejebana sprawa. Tam Azjan siedzi w tej kieszeni z cieni. Kasjan, wiecie, z nożem, tak. Moi, ja mówię na mężu. Kasjan zajmuje 2 miejsca, bo siedzi tak. Tak, moi ma takie, zaraz cię dojadę. I jest takie, z tym się ruchałam. I z tym, no basically, oni tam nie przyszli rozmawiać o wojnie, tylko nie. O tym, kto się z kim ruchał. Tak.
Ale wiesz, no oni żyją nieśmiertelnie, nie? Więc co? To nie miało sensu. W sensie chodzi mi, że żyją wiecznie. Więc no co mają innego do roboty? A na koniec z Rysanda wychodzi piniata. I jak piniata? Bo wybucha. W każdym razie, Tamlin coś tam pieprzy o pieprzeniu i tak dalej. No i okazuje się, że nagle stracił głos. No i Rysand mu przysywa, pasuje ci wyraz pyszka złotej rybki Tamlinie. I mówię, still funny. No i okazuje się, że wszyscy tam zamarli, oprócz tego jednego siedzącego obok mnie. Ryszt różnił się od pozostałych, jak fej różnią się od ludzi. Czasem zapominali, trzy kropek, jak głęboko sięgała jego moc. Jakiego rodzaju była to moc, jednak kiedy Rysand odebrał Tamlinowi możliwość mówienia, przypomnieli sobie. Mam takie... Dobrze! Moment! To... Skąd jest taki potężny? I potrafi zamknąć Tamlinowi usta. Mm-hmm. To po pierwsze, dlaczego nie zrobił tego godziny wcześniej? Dlaczego nie zamknął mu mordy? W momencie, kiedy... Wybaczcie, musiałyśmy się uspokoić. Dlaczego nie zrobił tego pół godziny wcześniej, zanim Tamlin zaczął gadać te wszystkie niemiłe rzeczy? I dlaczego... Niemiłe, starałam się być eufemistyczna, tak? Dobrze. I... Dlaczego, skoro ma takiego powera, że potrafi innemu księciu... W ogóle chciałabym zwrócić uwagę na to, że podobno na tym spotkaniu miało nie być w ogóle żadnego cimdzięcimi nic. W sensie miało nie działać magiksy, miało być zakaz lania się i jak ktoś złamałby ten, to by zginął. Ja mam takie... No to panej trupy! Poczekaj! No była o tym mowa! Żadnych skilli, żadnego niczego, żadnego atakowania się wzajemnie. No, ale no, tak, Mizmael Azir sprał Erisa. Żaden nie miał problemu z tym. Ten zamknął mu mordę. Trudno. Przyzwyczaję tak nareszcie. Okay. No dlaczego nie zrobił tego pół godziny wcześniej? A skoro jeżeli rzeczywiście on jest taki potężny i w ogóle, to dlaczego oni wszystkie nie miał takie guys, walczymy razem albo dostaniecie w pierdy. No dobra, no ale no to wiesz, to on tak powiedział w gruncie rzeczy. Nie wierzę mu. Okay. Może był mało przekonujący. Feja sądzi co innego. Dobrze, czy ja mogę ten śmieszny żart? Tak, proszę. To jak, są same śmieszne żarty. Jak Helen przychodzi później odwiedzić Rysanda i ekipę i się okazuje, że wcale nie jest takim bucem, jakiego grał na tym spotkaniu. Tak, podoba mi się to, że wychodzi na to, że Helios i Rysand przez ostatnie x lat bili obaj to samo, tak naprawdę to są besties. Tak, to jest kinda... Kinda takie spoko. No i ciekawe, tam, czy że... od niego ktoś się skapnął, bo o Rysanda to wiemy, że nie. Tak. No i mowa jest o Tesanie, czyli księciu dworu świtu, trudna jest odmiana. I on tam ma tych swoich żołnierzy, którzy też są skrzydlaci, ale nie mają takich nietoperzych skrzydeł, tylko takie pierzaste. Piórkowe, kaczuszki. 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 Łabędzie. W tle leci Czajkowski. No i że wiec, no i że on ma partnera, tak? Więc no, że jest postacią homoseksualną. No i że jak przekonaliście Tesanę, żeby wam dał pokoje z lepszym widokiem, pyta, jak mu tam Helion. No i Rysand mówi, że myślę, że uważa, że moi chłopcy są ładniejsi niż twoi. Na co ten Helion mówi, ja myślę, że to kwestia skrzydeł, taki fetysz. Przepraszam, ja wiem, że to jest taka bzdura straszna, ale to mnie rozbawiło całkiem. Nie, kinda fajnie. To było całkiem sympatyczne. Okej, okay, dobrze, ja mam dalej dopiero 595. O Boże, to ja tu mam jeszcze jakieś pociski a propos Amaranty, kiedy Shardowi się robi słabo. A w ogóle właśnie, a propos robienia się słabo. Policzyłaś, ile razy ktoś się tutaj zażygał, bo ja naliczyłam przynajmniej 6. No, dużo gałem. W tej książce generalnie Sarah J. Maas uznaje, kinda słusznie, no bo to jest jakiś case, że idealnym takim zabiegiem stylistycznym, chociaż stylistycznym to jest wcale, pokazującym poziom zestresowania albo strachu jej bohaterów jest to, że uwalniają z siebie wszelkie możliwe ekskrementy dołem, górą czy tam którędyś i mam takie... Czaję ten jakby ciąg przyczynowo-skutkowy, no nie? Jakby to jest jakiś taki sposób, żeby pokazać, w jakim stanie jest swój bohater, no nie? Że na przykład ktoś tam zwymiotował, bo była jakaś tam przerażająca scena, mam takie, okej, okay, rzeczywiście, ludzki organizm tak działa, że po prostu czasami w stresującej sytuacji ci się może ulać, jak dziecku, czy tam coś tam, no nie? Ale nie w momencie, kiedy basically cały Velaryz jest zażegany. Dom nocy tam, mój nocy, wiecie, ja mam wrażenie, że tam naprawdę powinny stać tej toje, o której gadałyśmy w recenzji jako Starfire, nie wiem, novelki. Bo basically, jakby ja czaj, tak, okej, okay, Feja wyrzucała z siebie wnętrzności po traumie z Amarantą i tak dalej. Ale tutaj mamy mor, tutaj Rysand mówi, że no jak coś tam się stało, to myślałem, że zwymiotuję. Mówię, Boże, ja też się zaraz pożegnam. Straszne, no to nie, jest, nie podoba mi się to. To jest jak, wiecie, jak dramatyzm. Ciekawa rozmowa, która się odbywa w bodaj dworze, nie dworze, tylko wiedziałam, że na to obozie, zwrócisz uwagę. Obozie Illyrów i poznajemy z powrotem pana Devlona.
No i jest Nesta między innymi w ekipie tym razem, no i Devlin pyta, co to jest, wskazując na Nestę. Na co Cassian mówi chyba, zaraz, że to nie jest twój interes, a Nesta mówi, to czarownica. Nie, ktoś tam mówi, to czarownica, tak, jakaś tam jakiś tam iler, a Nesta ma takie, owszem. I to było kinda fajnie, to mi się bardzo podobało i w sumie fajnie, dobrze znać jakąś czarownicę. 610. Jesteśmy na tym samym momencie tak naprawdę i ja mam tak. To, że okazuje się, że Julian jest good guy'em, to jest tak wygodne. Mm-hmm. I mnie tak gryzie w dupsko. Tak, to jest wygodne. Że mam takie... Ja w ogóle zapomniałam o tym. Ja tak to czytam i mówię, Boże, no dobra, Julian jest tym złym. I dopiero tak jak to czytam, to mówię, a, okej, jednak nie jest. Nie mam słów, żeby opisać, jak bardzo to jest Deus Ex Machina. W sensie, w gruncie rzeczy to Julian jest postacią bez żadnej motywacji. Tak. No bo on niby ma takie, dobra, no Amaranta go tam trzymała w tym pierścieniu tam przez te ileś tam lat. Zakleła go, no. I tak dalej. Jasne, no mógłby mieć do niej pretensje. No ale on już nie żyje, więc no, to, no. Nie zemści się. Bajgon wie bajgon. Jest ta akcja z Drakonem i z Miriam, ale później w sumie wychodzi na to, że to tak do końca ta sprawa to w sumie jest żadna. On powiedział, że on chce ich odejść, żeby ich przeprosić. Tak. Nie? And I'm like, bro. Bierzesz udział w wielkiej wojnie z 7 dwojami, z odległym państwem na drugiej wyspie. Bratasz się z królem, który przez 3 tomy nie doczekał się imienia. Tak, to samo pomyślałam. Walczysz z kotłem, który stworzył cały świat i masz takie... W sumie dlatego, że ja chcę ich przeprosić. No, no a to, że król nie ma imienia przez 4 tomy... Nie, to jako per król Hibernii. Oh my god. Tak, a tutaj po prostu mamy wspominkę na 610 o kościeju znowuż. Si. Że po drugiej stronie muru prastarego pana śmierci, który lubował się w zniewalaniu młodych kobiet, przeklął ją i wykradł. To akurat prawda, tak było z kościejem. Tak było, nie kłamie. Nieśmiertelny, zresztą Valente też się na tym opiera. Mm-hmm. Także jakby tak w sumie się zaczyna cała książka. Ja mam jeszcze tylko jeden znacznik, żeby docenić kunszt jakby literacki i idziemy do śmierci Jesanda. Ja tak właśnie nie wiem za bardzo, o co serce. Już się zgubiłaś, co? Ja nie wiem, co ja to zaznaczyłam. W sensie zrobiłabym to tak samo, jak pomogłam Resendowi. Usunęłabym strzały, podałam mu swoją krew, sięgnęłam do pierwszej, ale sucha, kościste dłonie chwyciła mnie za nadgarstek. Ach, to jest śmierć Suriela. To jest śmierć Suriela, Boże. Śmierć Suriela jest bardzo smutna, poza ostatnim zdaniem, które mówi Suriel. Bo gdyby nie było już samo dramatyczne to, że Suriel w gruncie rzeczy to był postacią, która ostatecznie tej Fejrze w jakiś tam sposób pomogła, a że Fejra była dla niego dobra, no to już nie było tej mowy o tym pytanie za pytanie czy coś tam. Zgiedek jest wolnym skrzatem. No i Suriel mówi na końcu, Fejra, mam prośbę. No i Fejra mówi tak, okej, no dobra, no co? No i Suriel ma takie, pozostaw ten świat lepszym miejscem niż go zostałaś. Koniec. Guys! Jak bardzo schematyczne i stereotypowe. Powiedzieć ci coś? Ja mam teorię. Od tego momentu, czyli od tej 600 której strony do końca, Mas zapomniała o patosie. Nie masz takiego wrażenia? Zapomniała? Zapomniała, bo słuchaj, w odpowiednich momentach, w sensie przestawiło jej się coś w głowie, bo jest takie, wiesz, jest śmierć Suriela, ona jest kinda sad, no nie? Jakby tak sobie pomyślisz o tej postaci, to masz takie, no szkoda mi go, no nie? Potem jest piękny, swoją drogą, piękny na 623 stronie opis walki Cassiana. Nie, bo generalnie te sekwencje wojenne są nawet niezłe. Nawet niezłe. Ja uważam, że godne. Są udane i tak, nie ma się tutaj ale ten opis, ten na 623, moje serce skrada do teraz i to jak właśnie Moy mówi, że tym właśnie jest dla niego bitwa symfonią. Zgadzam się, to jest opisane jak symfonia, mam takie spoko. Potem tam oczywiście giną, ginie tamten, ginie ojciec, w ogóle ojciec... No czekaj, bo ja tu mam jeszcze rzeczy po drodze. Pojawia się z tego i mam takie, już od tej śmieci Suriela ale widać, ta scena z ojcem jest bardzo ładna, ja się nawet wzruszyłam. Tak, na tym. Że wiesz o co chodzi, że jakby jest dramatyzm, potem rzeczywiście dzieje się coś dramatycznego, ale Mas stwierdza, że skoro dzieje się coś dramatycznego, to już nie będę pisać dramatycznie. Więc to zostawię z takim... Znaczy, nie, no ta scena, jak jest mowa o tym ojcu, że tam chyba Drakon mówi o tym, że on tam załatwił to wsparcie za morza, no i że 3 swoje flagowe okręty nazwał po imionami córek. Imionami córek. To jest touching. Ja się wzruszyłam na tym. I miałam takie, okej, stary, byłeś absolutnym frajerem. Nie było go stary. Przez cały ten cykl. Ale jak już coś zrobiłeś, to chociaż zrobiłeś to dobrze, więc jakby okej. Okay. Dobrze, tutaj mamy logiczny błąd w rozumowaniu Resanda i jego feministyczno-mesjańskiej polityce. Uh-huh. Nie do mnie należy
pozwalanie, myślałam, że tu jest napisane pozwanie, ale pozwalanie ci na cokolwiek. Jesteś niezależną osobą i podejmujesz własne suwerenne decyzje. Tam razem są decyzje, a nie wybory. Jesteśmy towarzyszami. Ty należysz do mnie, a ja do ciebie. That's kinda abusive relationship red flag. Nie jest tak, że pozwalamy sobie nawzajem na cokolwiek, gdyż żadne nie kontroluje poczynań drugiego. Jednak być może nalegałbym na towarzyszenie ci coś tam, bla, bla, bla. No, generalnie to, co się dzieje w kolejnej książce, trochę to też niweczy. Dobrze, wszystkie flaki miałeś na wierzchu, durna pało, a... O Jezu, styl iconic, jak tak. Tam Cassian dostaje w pierdy i ten mu mówi, że wszystkie flaki miał na wierzchu. To jest styl iconic, styl funny to. Zgadza się. To też mi się bardzo podobało. Mm. Dobrze, Feyre being a bitch. Oh. Czyli rozmowa między Feyre a Mor, kiedy w gruncie rzeczy... Aha, kiedy to Feyre ucieka Mor i mówi jej, idź walczyć, a ja tu zostanę. No bo ona idzie po tego... A ona idzie po to lustro, po tego tak. Uroborosa. Mm-hmm. Z tą świadomością, że ten Uroboros może jej tam zniszczyć mózg, czy coś tak, tam. No bo tam wszyscy o tym gadają, że ten Uroboros może rozwalić czachy i to okej, nawet mówisz pierwszy. Tak, no? Dokładnie. No i przecież rzeźbiący w kościach jej o to im powiedział. Tak. Też. Chyba, o ile się nie mylę? Nie, to nie on. Nie, on to powiedział, że chce, a to tak. Feyre i reszta ekipy powiedziała, że to jest no i on to, ona to lustro chce, żeby tego rzeźbiącego tutaj zatrudnić, tak? Więc mówi, Mor, ty idź walcz, a ja tu zostanę. A jak Mor sobie idzie, to ona idzie po to lustro. I później Mor ma na niej pretensje, stara, jakby wystarczyło mi powiedzieć. Odwaliłaś kaszanę. Odwaliłaś straszną kaszanę, bo później nie wiedziałam, co mam powiedzieć Rysandowi, nie wiedzieliśmy, gdzie ty jesteś, czy ty w ogóle jeszcze żyjesz, czy nie żyjesz, porwali. Czy o co tutaj chodzi. No i Feyre ma w ogóle straszny problem o to, że jakby o co ci chodzi, Mor? No i coś tam mówi, no i obróciłem się do wyjścia, ale Mor już tam była, chwytając mnie za rękę, bo Feyre mówi do niej, nie będę tego wysłuchiwać, na co Mor mówi, o tak, wysłuchasz, rys może być słodki i wybaczający, ale wciąż musisz odpowiadać przed nami, jesteś moją księżną, czy rozumiesz, co to znaczy, kiedy sugerujesz, że nie ufasz nam wystarczająco, by poprosić o pomoc, że nie wierzysz, że uszanowalibyśmy twoją decyzję, jeśli zdecydowałaś, że wolisz iść sama, że nas okłamałaś. No i Feyre w tym momencie mówi, ty próbujesz wyrzucić mi kłamstwo, co możesz mi powiedzieć, kiedy sama okłamujesz siebie i nas wszystkich każdego dnia. No i później mamy całą sekwencję. Dlaczego nie zrobiłaś nic w kwestii Azriela, Mor? Dlaczego zaprosiłaś do swego łoża Heliona? A ja nie mam sprawiło pytanie. Ci to przecież żadnej przyjemności. Ja mam pytanie, dlaczego ty się Feyre to w topie wczesz? To nie jest twoja sprawa. Tak, no zasadniczo to nie był w ogóle jej interes i to nie miało żadnego znaczenia. Boże, wyszłam z siebie, bo oczywiście Mor jeszcze w całym tym opowiadaj całą historię, jak to było. Tak. I jest oczywiście... No i clue jest generalnie takie, że ona tego Azriela trochę zwodzi, bo ona woli kobiety i boi się mu powiedzieć. Tak. I mam takie, wow, 500 lat, może ze sobą właśnie pogadać. Tak. No, toxic, red flag dla niego. Tak. I dla niej. Kolejna wspominka a propos mitologii greckiej. Mamy tutaj historię o Nefel, czyli tej Boże, ona nie jest Ilyrką, tylko też taką skrzydlatą fej, która miała zdeformowane skrzydła i nie mogła teoretycznie latać, ale tam uratowała tą Miriam. Kolejna złamana życiowa osoba. No i jakby, no i kochanka Mor, bo to jest właśnie ten segment, kiedy Mor opowiada swoją historię o swojej kochance, Andromacha, żona Hektora. To tak Andromachę od razu wyłapałam, jakby Hektor zawsze w mojej sercu. Gdzie Achilles? W ogóle tutaj bardzo mi się podoba ten taki... Nie wiem, jak do tego doszło, bo tu Mor mówi, była taka piękna i łagodna i kochałam ją tak bardzo. I Feyre z tego dedukuje, że Andromacha była człowiekiem. Mogli po prostu ją zabić, mogła być fei, mogła nie żyć, jakby to się nie wyklucza w ten sposób. A tu mi chyba już w ogóle znaczników zabrakło. Ja przestałam już, jak zaczęła się ta bifa, to już przestałam zaznaczać. Ja stwierdziłam, to jest że bardzo ciekawe. O śmieci. Zobaczyłam oczami duszy obraz, czarująca łania otoczona bujną wiosną, stojąca przed aniołem śmierci. W tym uniwersum nie ma aniołów zasadniczo. Wokół którego wiły się cienie i koszmary, światło i ciemność, a miejsce pomiędzy ich ciałami mieszanką obu, jedynym pomostem między nimi ten nóż. Czy tylko mnie przypomina to Persefonę i Hadesa? No. Plot twist! Feyre i Rysand to nie są Persefona i Hades, tylko to są Ilaina i Azriel. Ona uprawia ogród, nie? A wokół niego kręcą się cienie, jest pistem i tak dalej. You didn't see this coming. Chciałam rage'ować na to, że rzeźbiący w kościach wygląda jak syn przyszły tego, ale mi się odechciało. Kefuk?
Mm-hmm. Nie, to musiało być przez przypadek. Maz by tego nie wymyśliła. Zobaczyłam oczami duszy obraz. Czarująca łania otoczona bujną wiosną, stojąca przed aniołem śmierci, wokół którego wiły się cienie i koszmary. What the duck? Ha, kaczki! Dobrze. No i mamy dalej mowę o tym, co Feyre zobaczyła w Uroborosie. Bo mowa już jednym. Co Lucien nazwam do... Wait for me! No skoro to jest Persefona i Hades? Nie wiem, no Boże kochane, kogo on obchodzi? Kogo on obchodzi? Dobrze, słuchajcie, w każdym razie Feyre opowiada o tym, co zobaczyła w Uroborosie, bo wychodzi na to, że wszystko to, co widać w Uroborosie, to jest twój największy koszmar. Znaczy tego, kto w to lustro patrzy. Jung się w głębie przewraca. No i tam są jakieś tam niesamowite rzeczy się pokazują. No, oczywiście, kiedy ona po to lustro idzie, no, właściwie ta scena jest ucięta. I ta, tak, ona tam widzi jakąś taką jaszczurkę, takie coś, a później to już w sumie nic. No trzy gwiazdki i niepowiedziane. Co ona? No i ona potem przechodzi z tym lustrem, takie masz. Tak, no i później pytają, co zobaczyłaś? No i ona mówi siebie. To była jedyna może rzecz, to jest już w myślach, to była jedyna może rzecz, której nigdy mu nie pokażę, nikomu. Jak kryłam się w szale i łkałam, jak wymiotowałam, krzyczałam i drapałam paznokciami lustro, waliłam w nie pięściami, a potem zwinęłam się w kulkę, dygocąc z powodu wszystkich okrutnych, samolubnych rzeczy, które zobaczyłam w tym potworze we mnie. Jednak wciąż patrzyłam i nie odwróciłam wzroku. Aka, opisałam coś w sumie, na co nie miałam pomysłu i tak zostawiłam. Tak, jakby basically, tak naprawdę ona w tym wypadku zobaczyła wszystko to, co wszyscy dookoła widzieli, patrząc na nią. Tak. Super. Dalej mamy sekwencję wojenną, już tą końcową. W tym powietrze rozegrało granie kolejnego rogu. No bo wszyscy się ogłaszają rogami. Idęto scena jak w Szklanym Tronie. Tak, tak, tak. Swoją drogą. I prawie, że bliźniacza. O, tutaj moja właśnie... Wynudziłam się już trochę. No dobra, kinda teary, czyli to ta właśnie wspominka o tych statkach starego. W sensie starego. Już po tym jak Staje przyjechał, to już miałam takie, dobra, kończcie już tą... O, dobrze. Końcowa scena, kiedy tkaczka, która też walczy jakby po stronie, prawda, Dworu Nocy i całej reszty, przedziera się przez te oddziały Hybernii, żeby później można było dotrzeć do tego kotła. Si. Tak? No i ona jakby robi to, tak? Udaje jej się. No niestety jej brat, czyli rzeźbiący, no już nie żyje, jakby rip, ale dobra. Tak, bo ona dostała fury, jak on zginął, no nie? Nie, ona chyba tego odolała chyba. No. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam tej żadnej uwagi na ten temat. Dobrze, w każdym razie król Hibernii zabija tkaczkę i to jest najbardziej żenująca śmierć ever. Znaczy wiecie, ona, wiecie, ja zakładam, że ta bitwa to trwała kilka dobrych godzin, nie? I ona tam nawalała wszystkich tych żołnierzy, jak leciało. Zresztą taki też jest ten opis, że ona po prostu, wiecie, szła przez te oddziały i zostawała trupy za sobą tylko i wyłącznie. No i koniec końców, jak pojawia się król Hibernii, to on mówi do niej, ależ jesteś piękna, jaka potężna, o przedwieczna. No i ona mówi do niego, możesz mi się pokłonić królu, jak to dawniej bywało. No co on do niej podchodzi, skręca jej kark. Czy tylko mnie tutaj nie gra to, że wiecie, ona jest taką potężną, właśnie przedwieczną istotą, która po prostu pstryknięciem zabija, wiecie, wszystkich, którzy są gdzieś tutaj dookoła, a on po prostu tak na chillku do niej podchodzi, wiecie, łapie ją tak i koniec? W sensie doceniam, że król chyba, mimo że nie ma imienia, jest trochę potężniejszy od Amaranty. W sensie to nie jest już papier, to jest tektura. Aczkolwiek szkoda mi trochę tkaczki, w sensie ja bym nie chciała zginąć nie, tak w ale sposób. To jest głupie. Nie, to jest głupie, to jest durne. To odjęło jakby całego czaru tej postaci. Dlatego ja mówię, stara, od pewnego momentu Mas pisze dramatyzm do 90%, potem, wiesz, takie jak instalowanie Simsów dwójki, pamiętasz? To był częsty motyw. Sims instalowały ci się do 99% i się wykrzaczały. No to notorycznie, jak instalowałeś czterech płyt Simsy dwójkę na starym PC-cie jeszcze z kineskopowym telemonitorem. I to jest to samo. Ona ci pisze do 99%, a potem ma takie, dobra, kończę, bo mam jeszcze tylko 100 stron w drafcie i muszę to jakoś dopisać. No bo wiecie, Braxis, czyli ten potwór z biblioteki, swoją drogą, czy tylko mi się to kojarzy za Braxasem, ale ja przeczytałam, że to w ogóle jest nazwisko jakiegoś rzeźbiarza greckiego, także ja nie wiem, co ten rzeźbiarz ma jakby tutaj do rzeczy, ale dobra. Bardzo ci hita, wiesz, ja wygooglałam i wiesz co w ogóle ten, nazwisko Luciana. To ma nazwisko? Ma nazwisko, pada. Tak. Wiesz co to znaczy? No. Przyjaciół. O kurczę, a to było potężne. No. Dobrze, w każdym razie skłyknęłam, Braxis ucieka, tak? I później właśnie jest mowa o tym, że nie wiadomo w sumie, gdzie to polazło, no gdzieś poszło i tyle. Rzeźbiący, wiecie, umiera w tym przez ten kocioł, nie? To było całkiem efektowne, bo tam masa ludzi ginie, no, tak, nie? Tak, tak, tak. Także spoko. A tkaczka, no... Ustaliśmy już. Dobrze, no i kinda kolejna smutna scena, która mi się w sumie też podobała i kończy właściwie niemalże cały ten wątek prowadzony
jako chyba jedyny bardzo konsekwentnie na przestrzeni całej tej książki, czyli Nesta i Cassian, kiedy no, on dostaje znowu w pierdy i Nesta go chce ochronić i on mówi do niej: odnajdę cię znowu w następnym świecie, w następnym życiu i wtedy będziemy mieli ten czas, obiecuję. No i ona tam go zasłania i tego tam. I to jest fajne, to jest dobre, to jest spektakularne i tak... Dobrze, tutaj jeszcze... A też mnie boli, jak sobie myślę, że to jest tutaj tak naprawdę ile stron przed końcem z 40, a potem ja wiem, jak się zaczyna dwoje tego. No dobra, i mam tutaj... takie... Dobra, tutaj w sumie... I forgot quickly. A, w sumie to sobie pomyślałam później, że ta kwestia całego tego powstania świata z kotła jest taka bardzo kabalistyczna. O nie, zaczyna się. Ale dobra, nie będziemy tego... A dlaczego kabalistyczna? A, rozbite jest... naczynie. No w sumie tutaj też jest motyw, że kocioł się rozbije i ona go składa. A wiadomo, było naczynie, które naczynie się pękło, że wylało się... Świat jest nieperfekcyjny. Tak, wylało się światło i ze światła powstał wszechświat. Dobrze. Dobrze, tutaj mamy koleżankę Wasę, no tam w sumie ona się pojawia na chwilę, no, no nie jest interesująca. Powiedzmy ten o Rysandzie. Nie mam zbyt wiele czasu, zanim będę zmuszona powrócić do jeziora do niego, w sensie kim on jest, Wasa. Mhm. Tylko pokręciła głową i machnęła ręką, ale oczy jej pociemniały i powiedziała: zobaczycie w kolejnym tomie. W sensie nie powiedziała tego, No, ale no i rozdział 81, jeszcze tutaj to jest rozdział Rysanda, jest absolutnie zbędny i mogłaby go ale nie być. Ale jego śmieci. Tak, już za chwilę. Tylko muszę to przeczytać. Przyjdziesz się napić, czy będziesz tak stać i się gapić cały dzień na kwiatki. I to jest koniec moich notatek. I no ja jeszcze już... to, że jest tak staje, że my się nie chce podnieść. Tak, i to też było śmieszne. Dobrze, porozmawiamy o tym, że... Rysand jest amatorem ogrodnictwa. Tak, ewidentnie. I małżołóstwo. Dobrze, porozmawiajmy o tym, że Rysand ginie i Rysand jest prawowitym, prawilnym, takim pełnoprawnym zbawcą Pryfianu. Tak. Jak ci się czytało tą śmierć po raz drugi? Nadal uważam, że jest do dupy. Jest cringe'owa jak... W sensie ona po prostu... Ja nie wiem po co to jest! W sensie, no tam była motyw tego, że on jej powiedział, w sensie to chyba rzeźba... W sensie gdyby nie fakt, że ona chciała napisać Nestę i Cassiana później, to już bardziej efektowne byłoby to, gdyby Cassian zginął i już, i koniec, nie? I w sensie by go nie wskrzeszali. Tak, w myśl tej takiej tradycji trzeba to, że często mają takie kończę trylogię, więc kogoś zabijmy. Albo niech Lucien, Tamlin mógł zginąć. A to by nikogo nie obeszło. Nie, Tamlin mógł zginąć taką honorową śmiercią, wiesz, nie wiem, broniąc Rysanda na przykład. W odkupieniu, tak. Czujesz, że wiesz, za tą matkę z siostrą, którą wydał, i wiesz, takie, ojcu, nie? Rysandzie, Rysandzie, wybaczam ci. Ja ci też wybaczam, Lucien. Afejo. I jakby Tamlin zginął, nie? Takim właśnie redemption arc. To by było nice. Jakby Lucien zginął, bo on tak nie jest potrzebny zupełnie tutaj. A może jest, a ty o tym jeszcze nie wiesz. Bartek mówi, że nie jest potrzebny, a on przeczytał cały dwór srebrnych. Nie, no słuchajcie, dla mnie największym problemem tej sceny jest to, że ona, oczywiście począwszy od tego cytatu, nie zginiesz, Sandzie, co no squeaknęłam jak słyszę. Taki foreshadowing, nie? Foreshadowing, aż począwszy przez to, że przecież żyjący w kościach chyba on mówi wtedy Fejrze, że no... weźmie twoją śmierć. Że tak, że weźmie to jedno tam pal szóstym, ale że ona nie dała rady użyć tej księgi, bo by zginęła, że potrzeba takiej mocy, żeby poświęcić życie, żeby księgę użyć i kocioł... zrobić z nim to, co zrobili z nim, tak? Nieistotne, jakby ja wiecie, nie znam terminologii, bo Mas też nie stworzyła żadnej, także czajcie wazę, no nie? Aż w emocjach brakło nam miejsca na nagrywanie, więc wracamy do wątku. Więc basically wiemy o tym, że ktoś musi zginąć, tak? Mm. I wiemy, że będzie poświęcenie albo jego, albo jej. Wiemy, że ona już się poświęciła, więc oczywiście musimy postawić na Lysandrę. A w tronach też tak nie było czasem, że ktoś umierał? Nie pamiętam już kompletnie, ja wyparłam trony tak naprawdę poza wieżą świtu ze swojej świadomości, no nie? Więc ty już od początku tej książki wiesz, że któraś z nich pierdyknie i wiesz, że to będzie Rysand. Nie Lucien, nie Tamlin, nie Cassian. W ogóle policzmy, ile razy Cassian dostał w pierdy na przestrzeni tego tomu. No, co najmniej dwa. To mam takie, dlaczego ty tego chłopca tak krzywdzisz, a potem jeszcze wiążesz go z Nestą? Like, for fuck's sake! Dlaczego on nie mógł być z Azrielem? Dlaczego on nie mógłby być z Azrielem? Albo we trójkę z Mor? Jakby, ja uważam, że Cassian i Azriel to... Bromance. To jest, wiecie, to jest jak są te memy. Ta osoba, która dużo gada, to osoba, która nic nie gada. Siema. No to jesteśmy my, no nie? I dobra, i wiemy, że to się stanie. I oczywiście dzieje się w to najbardziej możliwy, sztampowy sposób, jaki jest, czyli Fejro, to jest twój wybór. Powstrzymaj kocioł, załataj go. Ale mój kochany, mój domie, mój towarzyszu, co ja mam zrobić? Weź moją moc, naszą moc. I w ogóle, ja zrobię to dla ciebie, Fejro, nie rób tego dla mnie. I tam pierdzielą farmazony jak 150. I Fejro ma takie, dobra, ogarnia temat, ogarnia temat. Dawaj, ten pomysł.
Dawaj, Fejra dostaje, wiecie, tą Play-Doh. Nie, bo on mówi, że łata kocioł. A, dostaje plastelinę i tam tego i takie dawaj więcej gliny, chłopie. No i tutaj ogajnia, robi ten dzbanek, wiesz, jak w tym filmie, jak robili te gajenki, bo ta sensualna muzyka. Stary film taki za czasów naszych starych, czaisz, no nie? I w ogóle, i ma takie... Zajebiście. Jestem! I ona się, wiecie, ona się odwraca i ma takie... Umarł! No wiecie, zaczyna się miotać, szypać. Teraz wjeżdża to spotkanie w Among Us. Zgłaszam ciało! Zgłaszam ciało! Dlatego oni wszyscy przybiegli. I przypadkiem jest ich 7 wszystkich. I oni spotykają się w tej kafeterii. Emergency meeting. I takie, słuchajcie, mam trupa. Umarł, gdzie umarł? Przy kotle. I słuchaj, jest włączony, bo teraz są nowe mody, jest włączony Guardian Angel i wiesz, i on takie, mają takie, dobra, to skipujemy. Kto zabił? Kocioł zabił, bo czyścił wenty. Nie, no, że to jest straszne, no i w każdym razie oczywiście... Ale dobrze, że Fejra zabiła w takim razie. Oh shit, i to był selfie point. Kiedy oni przypadkiem są wszyscy na miejscu. No bo emergency meeting, czego nie rozumiem. I wiesz, i ona krzyczy na nich, no to wskrzeszcie go. Oni mają takie, okej. Podoba mi się to, że to trochę wygląda, wiesz, jakby na tacę wrzucali. Masz ode mnie piątaka. I na koniec jest ten oczywiście Tamlin, który mógł zginąć zamiast Sandy, by nie było problemu. I on ma takie, proszę, dam ci wszystko i w ogóle. I tam jest zamiast powiedzieć, okej, dogadamy się potem, to on ma takie, bądź szczęśliwa, Febro. Zajął mu 3 tomy, żeby dojść do tego, że bądź szczęśliwa. I najlepsze, co się dzieje w tym momencie, to jest to, o czym już mówiłam wcześniej, czyli to, że Maz rezygnuje w pewnych momentach kompletnie z dramatyzmu. Załamanie konwencji. Tak, że Jacynt leży. Wszyscy cali? Zajebiście. Nic wam nie zabrałem, jest git, dobra. Kogoś jeszcze rozwalić, nie? Dobra, Fejo. Idziemy się pogadać. On mi się podnosi. 3 sekundy po prostu. On na tej samej stronie, na której zaczyna bić jego serce, na tej samej stronie on już mówi, że jest wszystko chill, że skoro żyjemy, skoro was wszystkich widzę, ja widzę, to znaczy, że wszyscy przeżyli. I tak by the way, to nic wam nie zabrałem. Dlaczego? Domyślmy się, bo... Prawda? Chciałbym wiedzieć, że to jakiś bullshit jest. I masz takie... Właśnie cię jarzynady przeszły. Już. Pad. I mam takie, dlaczego? To już nie można było zrobić tutaj czegoś w stylu, że nie wiem, był jeszcze słaby, coś tego. Że jego moc zniknęła. Że nie ma jego mocy. Jezu, jakie to było wspaniałe, gdyby to wreszcie ona miała tylko power, a on nie. To by było dobre. Plot twist, następnej książce Fejra zabija Rysanda i zostaje księżą nocy i podbija cały pryfian. I ja na miejscu ludzi bym się wyprowadziła z pryfianu wtedy. Poleciałabym na Hybernię. Ja uważam, że to był... Straszne, dramatyzm po prostu upadł na mordę. Przysięgam. No, na pewno śmieci w Among Us są bardziej ekscytujące niż ta śmieci Sanda. Ja się bardziej stresuję, jak ty jesteś zabita w Among Us i ja nie wiem, kto to zrobił, ale jeszcze bardziej, jak ja to zrobiłam. I zaczyna się przez... Gdzie Bajeta byłaś? W elektryku. Gdzie było ciało? W elektryku. Ale były wyłączone światła! Nic nie widziałam! No, smutek generalnie. Jak ci się overall podoba ta cała trylogia? Nie licząc jeszcze nowelki, o której wspomnimy sobie dosłownie pewnie z 15 minut na początku przyszłej recenzji. No... Śmieszne takie. Śmiesznie. W sensie, powiem tak, do końca Akomafu ja się genialnie bawiłam. W sensie, ja jestem zdania, że na przestrzeni tych 3 filmów idealnie zdiagnozowałyśmy wszystkie problemy z pisarstwem Maz. Tak. I trochę już nie mam czego dodać więcej. No.
Bo można by, wiecie, zrobić z tego takie streszczenie. I wszystko to, co mówimy, zebrać tak do kupy no. I by wyszła taka rozprawka na temat, dlaczego Sarah J. Maas pisze takie rzeczy. Rozprawka miałaby 10 stron, ale my lubimy strzępić ryja, więc macie jakieś 4 godziny materiału z tego. Także po prostu już nie wiem za bardzo, co dodać, bo nie ma sensu już tego podsumowywać. A tak bardzo uczuciowo, jak ci się podobało tak jako czytelnikowi, już bez analizowania tego wszystkiego? Bawiłaś się, nie bawiłaś się, znudziłaś się, wkurzyłaś się? Wszystko. Zależy od fragmentu, wiecie, ja jestem taką osobą, która ma... bardzo, takie nastroje, coś źle brzmi, ale bardzo szybko mi się mood zmienia, że potrafi mi się coś bardzo podobać, a za chwilę mi się w ogóle nie podoba. I tu tak było, że tam było, a śmieszne, no. A głupie, o Boże, nie chcę tego czytać. Okej, okej. Okay. I to tak jak, wiecie, na takiej karuzeli, nie? Trochę na takiej to zasadzie. Ja miałam tak, że przy czytaniu pierwszego tomu miałam taki mood, takie, ale to rozjadę, ale się nad tym poznęcam. Przy drugim miałam takie, no kurde, no jakby nie było momentami fuck-upowe, to bawię się jak 150, jak kuna w geście. Przy trzecim tomie miałam takie, że już tak bardzo wiem, czego się spodziewać i zaczynam sobie przypominać też niektóre rzeczy z pierwszego czytania. Boże, poprułam sobie. Że to już był bardziej taki... taki przykry obowiązek, bo obiecałyśmy, że to robimy, a nie tak. Chociaż bawiłam się momentami, no doceniam na pewno sceny ze śmiecią Suriela, z kwestią z ojcem, na pewno lądowanie chłopaków na tym, na lodzie i mam takie... Nie, ja czekam na Kościeja. Że no, więc z tego. I na Kaliasa. Wiecie, co jest najgorsze, że ja mam wrażenie, że mi się trochę mózg przetapia. Jak sobie myślę, że mam jeszcze do przeczytania 2,5 książki, to mnie tak trochę... No ja wiem, Anna mi się napisała, że... Bo ja w ogóle, dając Annie egzemplarz Akosyfu, miałam zaznaczone już scenę cim, bo połowę mi Ula powiedziała, a jeszcze znalazłam sama. I Anna mi pisze, przegapiłaś jedną. I ja się ciebie zapytam, czy dobre, chociaż mi nie powiedziałaś. Więc dobre, czy nie dobre? 50-50. O, sheesh. Wiecie, nie, ja zostawię tę uwagę, powiem tobie, zostawię tę uwagę na film o Akosyfie. Bo ja uważam, że to będzie bardzo śmieszne. No, więc to by było na tyle. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy mieliście podobne przemyślenia, co my właśnie w kwestii Dwoju Skrzydeł i Zguby. I widzimy się następnym razem w recenzji Akosyfu, tomu pierwszego. I wspomnimy króciutko o nowelce, ponieważ ona jest bardziej, myślę, bliżej tej nowej serii niż tej mówić. W starej. Powiemy dwa słowa, że jest po prostu brzydnią i tyle. Więc do zobaczenia następnym razem. Pa!